Przechodzimy do wystąpienia pana doktora Jakuba Szlachetko z Instytutu Metropolitanego. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jakub Szlachetko, jestem z wykształcenia i zawodu prawnikiem, natomiast swoje pasje naukowe realizuję w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Uniwersytecie Gdańskim, a ponadto pełnię funkcję przewodniczącego Rady w Instytucie Metropolitalnym, Trójmiejskim czy Gdańskim Think Tanku. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować organizatorom debaty za zaproszenie, jest mi z tego względu bardzo miło. Moja rola jest podwójna, bo na początku krótka prelekcja, zaakcentuję słowo krótka, obiecuję, że 20 parę minut pod pół godziny dużych Państwa nie będę trzymał, licząc na to, że w drugiej części spotkania będę mógł się pełniej zrealizować, moderując dyskusję pomiędzy zaproszonymi gośćmi. Zastanawiałem się, jaki nadać tytuł mojemu wystąpieniu, tej dzisiejszej prelekcji. Wpadłem roboczo na pomysł, jaka metropolia, głos dyskusji. W zasadzie zostało, stwierdziłem, że nie będę zmieniał. Temat krótki, syntetyczny, chyba najpewniej oddaje to, o czym chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać. Szanowni Państwo, z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu, no, podczas mojego wystąpienia będzie dominowała perspektywa prawnicza, administratywistyczna. Natomiast, ażeby troszeczkę poszerzyć zakres zawodu, pozwolę sobie gdzieniegdzie wstąpić na grunt nauki geografii czy urbanistyki, ażeby również ująć metropolię w aspekcie przestrzennym. Zasadniczo, metropolię osadza się w literaturze przedmiotów, tak zwanej triadzie. Czyli problematykę metropolitalną wyznaczają trzy kategorie, trzy obszary zagadnień. Z jednej strony, jednym elementem tej triady jest oczywiście to, o czym najczęściej rozmawiamy, czego dotyczy przede wszystkim głównie w największym stopniu dyskurs publiczny, a więc prawna forma metropolii. Czy metropolia ma być jednostką samorządu terytorialnego, kolejnego szczebla, czy może ma zastąpić istniejącą? Czy może metropolia ma mieć charakter, konstrukcję prawną związku jednostek samorządu terytorialnego? Jakie ma mieć organy, jak wybierane, jakie ma mieć kompetencje? Tego dotyczy spraw ustrojowo-organizacyjnych, debata publiczna. Drugim elementem tej triady, kolejnym obszarem zagadnień, jest z kolei terytorialny wymiar metropolii. To jest niewątpliwie obszar, który wywołuje największe emocje, i wśród polityków, i wśród mieszkańców, czemu ciężko się dziwić, prawda? Metropolia wielka, metropolia mała, ścierają się różne koncepcje, o tym też zaraz wspomnę. Natomiast co bym chciał podkreślić? No, dyskurs publiczny ogniskuje się wokół prawnej formy metropolii, obok kwestii jej wielkości, natomiast dla mnie i dla mego środowiska najważniejszą kwestią jest przede wszystkim to, czym się metropolia ma zajmować. Jakie funkcje metropolia ma pełnić w systemie administracji publicznej? Jakie metropolii należy powierzyć zadania metropolitalne? Jakie mają być zadaniami własnymi, jakie powierzonymi, jakie zleconymi? Czyli najprościej rzecz ujmując, jakie potrzeby społeczne metropolia powinna zaspokajać? I w tym kontekście należałoby osadzić metropolię w ładzie aksjonormatywnym, w samej konstytucji, zważywszy, mając na względzie zasadę pomocniczości, która determinuje strukturę administracyjno-terytorialną naszego państwa. I do tych trzech grup zagadnień, forma prawna, delimitacja, czyli wymiar terytorialny metropolii, a także zadania metropolitalne, pozwolę się odnieść w swoim wystąpieniu. Zanim jednak do tych trzech problemów przejdę, kwestia definicyjna. Jesteśmy tutaj na sali sporą grupą, każdy z nas ma inne wykształcenie, wykonuje inny zawód, w związku z czym pewne rzeczy nazywamy inaczej. Ja bym chciał się podzielić z Państwem moją aparaturą pojęciową, dlatego że tej aparatury potem się będę podczas swojego krótkiego wystąpienia trzymał, a zależy mi na uporządkowaniu przekazu i spójności wywodu, także lepszej komunikatywności. A więc pierwsza zasadnicza kwestia to podejścia w definiowaniu różnych obiektów, przedmiotów. Geografia, socjologia, urbanistyka często posługują się tak zwanymi definicjami sprawozdawczymi. Innymi słowy, obserwuje się pewne zjawiska, jak choćby zjawiska metropolitalne, urbanizacyjne, współdziałanie gmin i tak dalej, następnie się je charakteryzuje i definiuje. Ja z racji wykształcenia reprezentuję trochę inną postawę, bo w nauce prawa, czy też w naukach polityk publicznych
posługujemy się definicjami projektującymi. My nie chcemy rekonstruować rzeczywistości, tworząc definicję, my staramy się rzeczywistość definicjami kreować. Stąd też klasyczna już przykład definicji legalnej, w rozumieniu której rak również był rybą, prawda? To nie jest aż tak bez sensu, przyglądając się materii z perspektywy techniki legislacyjnej, czy też definicji legalnej. A więc zasadniczo podczas wystąpienia będę starał się operować definicjami legalnymi, czyli pojęciami zdefiniowanymi w ustawie albo w ustawach, bo jest ich wiele, ewentualnie w dokumentach urzędowych, w aktach planowania strategicznego, aktach planowania przestrzennego. Dwa główne pojęcia, oczywiście bardzo króciutko, metropolia, a także obszar metropolitalny. Pojęcie obszaru metropolitalnego jest pojęciem języka tak prawnego, bo się posługuje nim prawodawca w przepisach prawa, jak i pojęciem języka prawniczego, bo operuje nim doktryna, nauka, piśmiennictwo prawnicze. Pojęcie obszaru metropolitalnego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat robiło naprawdę zawrotną karierę. W 2004 roku trafiło do porządku prawnego, do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zresztą słusznie, po to, żeby po 10 latach tkwienia w tej ustawie, przy braku wykorzystania, z tej ustawy wylecieć. Stało się tak na skutek nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prawodawca pod wpływem ustaleń koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, wówczas nowego dokumentu, świeżo przyjętego, w 2014 roku wprowadził w miejsce obszaru metropolitalnego pojęcie obszaru funkcjonalnego, a także pojęcie miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. I na dobrą sprawę od tamtego czasu, czyli od 8 kwietnia roku 2014, mamy w obrocie prawnym, w obrocie urzędniczym, w obrocie powszechnym kilka ekwiwalentnych, równorzędnych, niekiedy bardzo podobnych pojęć. Bo pojawia się i obszar funkcjonalny, i miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego, i obszar metropolitalny także. Co ciekawe zresztą, rok później, jak ustawodawca usunął odpowiedni przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponownie go przywrócił do porządku prawnego w ustawie o związkach metropolitalnych, która to ustawa miała szansę obowiązywać przez 15 miesięcy i nie stać się nigdy ustawą w zasadzie wykorzystywaną w praktyce, o czym też zaraz będę mówił. A więc obszar metropolitalny to pojęcie, które obecnie jest definiowane tylko i wyłącznie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Notabene niezgodnie z założeniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tu nie ma między tymi dokumentami niestety koherencji. Kolejne pojęcie, metropolia, operujemy nim na co dzień. Natomiast co jest ciekawe, prawo tym pojęciem nie operowało nigdy. Metropolia jest z reguły dookreśleniem, tak zwanym kwantyfikatorem określenia bazowego. Stąd też związki metropolitalne, stąd też zespoły metropolitalne, stąd też powiat metropolitalny. Natomiast jako o samej metropolii przepisy prawa nigdy nie mówiły, nie stanowiły, zawsze posługiwały się jakimś dookreśleniem, które wskazywało na prawną formę czy konstrukcję tworzonego podmiotu. Alternatywnie związki komunalne, zespoły współpracy terytorialnej, oczywiście to są pojęcia o szerszej konotacji, o szerszym zakresie treściowym, ale również niekiedy były używane w tym kontekście, w kontekście dyskusji, debaty na temat metropolii. Tyle jeśli chodzi o aparaturę pojęciową, nie chcę tu się specjalnie nad tym rozwodzić. Teraz przejdę do omawiania tych trzech głównych problemów, które wyznaczają, określają kontur debaty publicznej, debaty metropolitalnej. A więc kwestia pierwsza, jak wspomniałem, ważna, ale nie najważniejsza, czyli prawna forma metropolii. Na temat prawnej formy metropolii, Szanowni Państwo, debata trwa od naprawdę kilku dekad. W latach 70., 80. i później pojawiały się propozycje utworzenia aglomeracji, konurbacji, później dopiero metropolii. Natomiast funkcje te podmioty miały, wbrew ustaleniu nauki, pełnić w miarę podobne. Natomiast z całą pewnością dyskusja się znacznie ożywiła po transformacji ustrojowej, po roku 1989. Od tego czasu, w ciągu ostatnich 30 lat, pojawiło się, jak naliczyłem, 20 kilka, około 25 projektów ustaw metropolitalnych. Czyli zasadniczo co roku nowy projekt. Niektóre projekty ustaw miały charakter uniwersalny, czyli mogły być wykorzystywane na terenie całego państwa. Niektóre projekty miały charakter indywidualny, a więc mogły być wykorzystywane tylko na konkretnych obszarach metropolitalnych.
Macie Państwo na slajdzie najważniejsze projekty, mam nadzieję, że widać. Ustawa o związkach aglomeracyjnych, ustawa o metropoliach, ustawa o obszarach metropolitalnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na żółto oznaczyłem ustawę, która miała szansę przez kilkanaście miesięcy obowiązywać, a więc ustawę o związkach metropolitalnych. Tą ustawę rzutem na taśmę uchwalił parlament w poprzedniej kadencji, dosłownie na tydzień, dwa tygodnie przed wyborami. Natomiast już nowa władza nie była specjalnie zainteresowana, żeby wydać akty wykonawcze na podstawie tej ustawy, no, w oparciu o które to akty wykonawcze można byłoby utworzyć jakiś konkretny związek metropolitalny. W związku z czym ustawa o związkach metropolitalnych obowiązywała, weszła w życie, ale nigdy nie była stosowana. W oparciu o tę ustawę nigdy żaden związek metropolitalny nie powstał. Niżej macie Państwo z kolei kilka przykładów ustaw indywidualnych, skierowanych do konkretnych obszarów metropolitalnych. One też oczywiście przede wszystkim gościły w dyskursie. W związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych większość tych projektów pod koniec kadencji trafiała do niszczarki. Za wyjątkiem jednego projektu, który stał się prawem obowiązującym i obowiązuje nawet dziś dzień, a więc ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Bardzo ciekawa sprawa, Szanowni Państwo. Ustawa o związku metropolitalnym, która została podjęta pod koniec kadencji, poprzedniej kadencji, spotkała się z dużą krytyką tak rządu, jak i różnych agencji rządowych, na przykład usytuowanego w Łodzi Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Pojawiła się krytyka, zarzucano niezgodność z konstytucją przepisów ustawy, na przykład w zakresie obowiązkowego współdziałania gmin i powiatów na obszarach metropolitalnych. W związku z czym Sejm tą uchwałę uchylił, podejmując nową, czyli ustawę o związkach metropolitalnych w województwie śląskim. Uwierzcie mi Państwo, porównywałem, 95% nowej ustawy to Ctrl-C plus Ctrl-V z ustawy, którą derogowano, uchylano, czyli ustawy o związkach metropolitalnych. Zakres działania, konstrukcja prawna, organy, mechanizm finansowania. Te ustawy są niemalże identyczne, oczywiście z jednym zastrzeżeniem. Ta ostatnia ustawa jest dedykowana tylko i wyłącznie jednej metropolii, Górnośląsko-Zagłębiowskiej, która powstała kilka miesięcy temu i niedawno wyłoniła swoje władze. Na podstawie tych ustaw i projektów ustaw można zrekonstruować pewną myśl ustrojową. Dlatego też z mojej perspektywy te projekty ustaw są bardzo cenne. One stanowią o pewnym dorobku intelektualnym naszej elity rządzącej, ekspertów, którzy wokół tej elity pełnili rozliczne funkcje, w związku z czym te projekty ustaw metropolitalnych nie są bez znaczenia. Ich analiza prowadzi do wniosku, że wykształciły się takie dwa dominujące podejścia do kwestii metropolitalnej, mianowicie metropolia jako jednostka samorządu terytorialnego, kolejna z reguły, czyli czwartego szczebla na obszarach metropolitalnych, ewentualnie alternatywnie, które to rozwiązanie jest mi bliższe, metropolia jako związek jednostek samorządu terytorialnego, umyślnie nie mówię związek komunalny, żeby nie mylić, prawda? Obecnie ustawa o samorządzie gminnym czy ustawa o samorządzie powiatowym przewidują możliwość tworzenia związków komunalnych. Ustawodawca w ustawie o związkach metropolitalnych tworzył ciut inny twór, choć inspirowany związkami komunalnymi. A więc, Szanowni Państwo, przykładowo, ustawa o powiecie metropolitalnym. Było o niej głośno kilka lat temu, 4 lata temu, 5 lat temu, pojawiła się w dyskursie publicznym, zresztą opracowana przez środowisko katowickie, przez profesora czy profesorów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ustawa o powiecie metropolitalnym właśnie hołdowała temu założeniu, ażeby metropolia była nową, kolejną jednostką samorządu terytorialnego. Ponadlokalna, subregionalna, stąd też powiat metropolitalny. Można byłoby się długo rozwodzić, natomiast zarzut jest podstawowy. Czwarty szczebel samorządu terytorialnego na obszarze metropolitalnym. Pytanie, czy jest potrzeba tworzenia czteroszczeblowej struktury administracyjno-terytorialnej na obszarach metropolitalnych. Czy ma to uzasadnienie prawne, w tym konstytucyjne? Tutaj musimy robić test zasady subsydiarności, prawda? Czy nowy podmiot się wpasowuje, czy jest uzasadniony z perspektywy
obowiązującej zasady pomocniczości, a także z perspektywy finansowej, praksologicznej, sprawności działania i tak dalej. Wydaje mi się, że nie. Dlatego też ja zawsze opowiadałem się po stronie związków jednostek samorządu terytorialnego, czy też związków komunalnych. I zasadniczo, szanowni państwo, w większości projektów ustaw metropolia była właśnie takim oto związkiem. Związkiem międzygminnym, związkiem powiatowym, związkiem gminno-powiatowym. Różnie to bywało. Przykładowo ustawa o związkach metropolitalnych, ta, która przez kilkanaście miesięcy obowiązywała, ta ustawa również przewidywała możliwość tworzenia związku. Jej mankamentem natomiast było to, że ona przewidywała tworzenie związków gminno-powiatowych, a więc również zakładała konieczność utrzymywania powiatów na obszarach metropolitalnych. Zresztą podobnie jak obowiązująca ustawa, ona także przewiduje na obszarze metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej utrzymanie powiatów, tylko że powiaty nie uczestniczą bezpośrednio w samym związku metropolitalnym, nie mają tam swojej reprezentacji, metropolia to jest związek gmin w tym przypadku. Niekiedy, szanowni państwo, pojawiały się również zespoły metropolitalne czy zespoły miejskie. Dla prawnika pojęcie zespołu nic nie mówi. Nie ma takiej konstrukcji prawnej jak zespół. Dla nas zespół miejski czy metropolitalny to jest po prostu inna nazwa związku jednostek samorządu terytorialnego. Stąd też pozwolę sobie jakieś szczegółowe dywagacje na temat zespołów miejskich czy metropolitalnych pominąć. Nie chcę się zbyt długo na temat kwestii ustrojowych rozwodzić. Gdyby państwa jakiś wątek zainteresował, coś wymagało uszczegółowienia, polecam się podczas debaty czy po także. Kolejna kwestia. Kolejny element tej naszej triady, mianowicie wymiar terytorialny metropolii. Znowu kwestia ważna, ale chyba jednak nie najważniejsza. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się sporo propozycji delimitacyjnych. Delimitacja, czyli wyznaczenie obszaru, prawda, to był proces, w którym się wielokrotnie i nauka, i środowisko eksperckie, i przede wszystkim administracja zajmowała. Sprawę trochę komplikuje fakt, że się nałożyło na siebie kilka procesów. Z jednej strony tworzenie związków ZIT-ów, czyli związków zintegrowanych inwestycji terytorialnych, przepraszam bardzo. Z drugiej strony tworzenie także innych związków komunalnych. Z trzeciej strony delimitacja obszarów funkcjonalnych. A z czwartej próba utworzenia metropolii na podstawie ustawy o związkach metropolitalnych. Stąd też w sensie takim aparaturowym jest duży rozgardiasz, jak państwo sami widzicie. W sensie metodologicznym jest on raczej mniejszy, dlatego że według podobnych metod można dokonać delimitacji czy obszarów metropolitalnych, czy też obszarów funkcjonalnych tych największych ośrodków wojewódzkich. Na potrzeby tego wystąpienia pozwoliłem sobie podzielić propozycje delimitacyjne na takie dwie grupy. Pierwsza grupa, czyli koncepcje delimitacyjne. Koncepcje, czyli spójne zespoły założeń, wskaźników, kryteriów opracowane przez naukę. Przez naukę geografii, przez naukę urbanistyki. Tutaj macie państwo szczęście studiowania czy pracowania w Łodzi. Ośrodek Łódzki jest akurat silny w tym zakresie. Profesor Markowski z zarządzania, profesor Marszał z geografii. Tutaj mają w dyskursie naukowym swój zauważalny zdecydowanie dorobek. Natomiast ja sobie pozwolę przytoczyć kilka innych koncepcji delimitacyjnych z innych ośrodków. Na początek, szanowni państwo, chyba najgłośniejsza i najbardziej popularna koncepcja delimitacji obszarów metropolitalnych profesora Śleszyńskiego, pewnie też państwu doskonale znanego. Profesor Śleszyński przygotował swoją metodykę badawczą i swoją koncepcję delimitacyjną na potrzeby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Opisał ją szczegółowo w dostępnym na Google dokumencie pod tytułem Kryteria delimitacji obszarów, miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Część z tych MOF-ów tak zwanych to właśnie obszary metropolitalne w rozumieniu delimitacji i w rozumieniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Szanowni państwo, profesor odszedł z kilku założeń, że podstawową jednostką delimitacyjną jest gmina, jak zresztą większość delimitacji. Następnie, że rdzeniem obszaru jest stolica województwa, ewentualnie stolica województwa wraz z miastem na prawach powiatu, bądź miastami na prawach powiatu, które mają z tą stolicą województwa bezpośrednią granicę. Takie przypadki były dwa, czyli Silesia, a także Trójmiasto.
przyjąłeś jedno założenie, jedną tak zwaną zasadę administracyjną, że obszar nie może przekraczać granicy województwa, co było mankamentem przede wszystkim w kontekście Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku czy obszaru metropolitalnego. W innych przypadkach takiej zakusy raczej nie następowało. Dwie jeszcze ważne kwestie. Zasada spójności, czyli obszar funkcjonalny, ciąg przestrzenny, bez żadnych czarnych czy białych plam na swoim obszarze, na swoim terenie. I szanowni Państwo, kwestia kolejna, rozłączność. Jedna gmina w jednym obszarze nie ma możliwości dublowania struktur. No i wyniki Państwo sami widzicie. Nie jestem uprawniony, czy nie mam kwalifikacji, żeby dokonywać bardziej szczegółowe ich analizy. Natomiast organoleptycznie możemy sobie wszyscy zobaczyć, jak te delimitacje według koncepcji profesora Śleszyńskiego przebiegały. Inna propozycja profesora Sjaniewicza, czy też profesora Smętkowskiego. Jeżeli Państwa to interesuje, to wszystkie te delimitacje, te mapy wraz z opisami założeń, kryteriów, wskaźników, czyli wraz z całą metodyką, one zostały opublikowane na stronie organizacji, którą reprezentuję, czyli Instytutu Metropolitalnego. Tam www.im.edu.pl, tam jest zakładka publikacje, książki, tam Państwo sobie, jakbyście oczywiście mieli ochotę, te mapy możecie pobrać. Mamy analizy o wiele bardziej szczegółowe dla poszczególnych województw wraz z ilością gmin wchodzących w skład obszaru, populacją, powierzchnią, a więc zachęcam Państwu, można sobie pobrać i zobaczyć. Kolejna kwestia, czyli polityki delimitacyjne. Nauka nauką, wiadomo, życie się toczy swoim tempem, natomiast obok tego, szanowni Państwo, sama administracja stwierdziła, że musi, czy to na potrzeby planowania strategicznego, czy na potrzeby planowania przestrzennego, czy na potrzeby reformy administracji terytorialnej, przygotować własną delimitację. I takich polityk delimitacyjnych administracji pojawiło się również kilka, może kilkanaście, ja pozwolę sobie tylko kilka z nich przywołać, a mianowicie delimitacja według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, stan z roku 2013. Ta delimitacja bazuje na opracowaniu profesora Śleszyńskiego z nielicznymi modyfikacjami. Jak wspomniałem, profesor Śleszyński przygotował na potrzeby MRL-u taki dokument. W obiegu powszechnym pojawiło się również dla prawników w szczególności interesujące rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic, natomiast to rozporządzenie pozostało projektem, nie weszło w życie. Macie Państwo również propozycję delimitacji według strategii rozwoju województw. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, taki dokument każde województwo wyposaża. Niektóre województwa w tym właśnie dokumencie dokonywały delimitacji swoich własnych obszarów. Nie wszystkie, bo nie był to oblig. Oblig to był w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Plany przestrzennego zagospodarowania przestrzennego województwa miały obowiązek, czy inaczej samorządy województwa w tego typu planach miały obowiązek określenia granic miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Natomiast to nie wszystkie dokonały stosowne aktualizacje. W przypadku państwa województwa przyglądałem się planom czy planowi przestrzennego zagospodarowania kraju i w treści tego dokumentu podniesiono, że ze względu na koincydencję czasową nie wprowadzono do treści planu zagospodarowania przestrzennego granicy, dlatego że państwa plan był uchwalony na rok przed przyjęciem przez Radę Ministrów koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, która miała określać kryteria, wskaźniki ułatwiające ustalenie czy określenie tak zwanych MOF-ów. Jest takie zastrzeżenie wyboldowane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, choć robocze mapki wskazujące na obszar państwa metropolii się również w planie pojawiają. Czy został podjęty plan zagospodarowania przestrzennego MOF-ów w państwa województwie? Tego nie wiem, przyznam szczerze, tego nie weryfikowałem. Nasze województwo pomorskie taki plan niedawno stosunkowo, kilka miesięcy temu uchwaliło po dosyć długim procesie dialogu terytorialnego. Teraz się takim planem i nowym planem wojewódzkim i nowym planem metropolitalnym szczyci. A tutaj z kolei delimitacja na podstawie istniejących związków komunalnych, na podstawie istniejących stowarzyszeń metropolitalnych, bo to jest, zauważyłem, coraz częstsza forma integracji metropolitalnej, bo i Państwo macie swój łom
i my mamy tak zwany OMGS, czyli obszar metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, kiedyś GOM, czyli Gdański Obszar Metropolitalny, ale po debacie prezydentów trzech miast stwierdzono, że marketingowo lepiej będzie jednak i prestiżowo dla niektórych ośrodków Gdański, Gdyńsko-Gdańsko-Sopocki Obszar Metropolitalny. Jestem z Gdańska, ale nie mam zastrzeżeń. Konflikty gdańsko-gdyńskie są w dużym stopniu mitem napędzanym przez media. Być może animozje występują na poziomie liderów miast. Zapewniam Państwa, że na poziomie mieszkańców raczej to nie jest odczuwalne. Na szczęście. A tutaj jest z kolei ZIT-y. Zintegrowane inwestycje terytorialne, a więc nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej i wejście ukierunkowane terytorialnie. Szanowni Państwo, jak widzicie Państwo, te limitacje mają różne wyniki, przynoszą różne rezultaty w związku z różnymi założeniami, kryteriami czy też wskaźnikami. Zauważyłem, że wszyscy autorzy opracowań posługują się najczęściej wskaźnikiem dojazdu do pracy oraz dojazdu z pracy, ewentualnie liczbą izb pomieszczeń oddanych na pierwotnym rynku nieruchomości. Także, co jest istotne, liczba zameldowań to jest kolejne częste kryterium, wskaźnik brany pod uwagę przy delimitacji obszarów metropolitalnych, populacja czy też gęstość zaludnienia, choć oczywiście jest ich o wiele, 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 wiele więcej. Natomiast teraz, Szanowni Państwo, to, co z mojej perspektywy jest najważniejsze. A więc, żeby tworzyć nowy podmiot, my wpierw musimy ustalić, czy jest rzeczywiście na ten nowy podmiot potrzeba. A więc musimy ustalić, jakie zadania ewentualnie byłyby lepiej, sprawniej, efektywniej, szybciej realizowane przez metropolię niż przez obecnie istniejące podmioty, a zwłaszcza gminy, powiaty czy też województwa. Jeżeli stwierdzimy, że istnieje pewna kategoria zadań, które metropolia może wykonywać sprawniej, no to droga otwarta. Wówczas utworzenie metropolii z całą pewnością będzie uzasadnione z perspektywy zasady pomocniczości, zasady decentralizacji władzy publicznej, a dla nas, dla prawników jest to niezwykle istotne. Szanowni Państwo, nauka prawa, nauka administracji publicznej podaje rozliczne propozycje czy też przykłady zadań, które powinna realizować metropolia. Katalog oczywiście nie jest zamknięty, ale to są najczęstsze propozycje. A więc polityka rozwoju, marketing terytorialny, planowanie przestrzenne, rewitalizacja, organizacja transportu zbiorowego, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, czy w końcu edukacja, zwłaszcza edukacja na poziomie wyższym. Tu się mówi przede wszystkim o szkolnictwie wyższym w kontekście bądź kompetencji, czy zadań własnych województwa, ewentualnie metropolii. Nie będę się do wszystkich tych zadań odnosił, bo przekracza to ramy i konwencje spotkania. Natomiast z mojej perspektywy metropolia powinna powstać w oparciu o takie trzy sfery zadań publicznych. Z perspektywy prawnika administratywisty kluczową rolę z pewnością odgrywa polityka rozwoju. Skoro tworzymy nowy podmiot, to musimy go wyposażyć w zadania i kompetencje w zakresie polityki rozwoju, we własny dokument strategiczny, w możliwość kierowania metropolitalnym ZIT-em, czy też realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze metropolitalnym. Kluczowe dla mnie jest również, czy kluczowe są dla mnie również zadania publiczne z zakresu planowania przestrzennego, czyli kształtowanie i prowadzenie ładu przestrzennego, polityki przestrzennej. Na szczęście znaczna większość projektów ustaw przewidywała obowiązek wykonywania przez metropolię zadań w tym zakresie i wyposażała metropolię w odpowiednie narzędzie, w tak zwane ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, czyli dokument podobny pod względem charakteru i konstrukcji prawnej do tego, który występuje na poziomie gminy, tylko że przyjmowany przez Związek Metropolitalny czy metropolię mającą inną konstrukcję i oczywiście zawierający inne elementy treściowe. Postulowano w nauce prawa, żeby tego typu dokument przede wszystkim kreował politykę osadniczą na obszarze metropolitalnym, a więc wskazywał obszary tak zwanej nowej zabudowy czy obszary nowej urbanizacji i tym samym był formą do minimalizowania niekontrolowanej dzikiej suburbanizacji. No i Szanowni Państwo, oczywiście jeszcze organizacja transportu publicznego, to również eksperci i naukowcy podnoszą, że tego typu zadanie byłoby konieczne w kontekście powoływania nowego podmiotu.
Nie chcąc przedłużać, chciałbym zaproponować kilka wniosków, które gdzieś mi tam nasuwają się na myśl. Takie cztery tezy metropolitana, jeżeli tak można powiedzieć. A to jeszcze nie to, przepraszam. To tutaj. A mianowicie, metropolię w moim odczuciu powinniśmy traktować w kategorii przede wszystkim narzędzia polityki publicznej, a mam wrażenie, że obecny dyskurs jest w dużym stopniu ideologizowany, a metropolia przecież powinna być podmiotem zupełnie pragmatycznym. Ona ma zaspokajać podstawowe potrzeby, wykonywać zadania i tyle. Kolejna kwestia. Kwestia kluczowa to ustalenie katalogu zadań własnych, w oparciu o które chcielibyśmy tworzyć tego typu podmiot. Jak wspomniałem, dla mnie podstawą polityka rozwoju, planowanie przestrzenne, publiczny transport zbiorowy, ewentualnie bezpieczeństwo publiczne. Natomiast nie powinno to uniemożliwiać metropolii wykonywania innych zadań, jeżeli by chciała, w oparciu na przykład o porozumienia komunalne podejmowane albo z organami administracji rządowej, czyli tak zwane zadania zlecone, czy też z organami jednostek samorządu lokalnego lub regionalnego, a więc zadania powierzone. Jest to mechanizm, który wydaje mi się warto byłoby w ustawie utrzymać, czy do ustawy wprowadzić, bo jest on też dosyć pragmatyczny i umożliwia na dostosowanie struktury zadaniowej metropolii do uwarunkowań lokalnych i regionalnych. Być może nasze metropolie, a nie być może, na pewno nasze metropolie się zmagają z innymi wyzwaniami rozwojowymi, mają inne problemy, w związku z czym uelastycznienie mechanizmu wykonywania zadań byłoby z tej perspektywy, tak mi się wydaje, zasadne. No i jeszcze jedna kwestia, Szanowni Państwo. Nie można zapomnieć, że tak zwany problem metropolitalny, no, tak zwany dlatego, że jest to pojęcie, które się w zasadzie pojawia w literaturze, jest jedynym, tak? Ja bym osadził problem metropolitalny zasadniczo w szerszym kontekście, w kontekście problemu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnio kilka tygodni, może kilka miesięcy temu ukazała się bardzo interesująca książka Teoria współpracy terytorialnej, w której to autorka, będąca geografką, dokonywała analizy barier we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego. W związku z czym, traktując metropolię jako formę współdziałania gmin z obszaru metropolitalnego, no, nie możemy zapomnieć o tym, że również inne gminy z obszarów niemetropolitalnych podobne problemy we współdziałaniu mogą posiadać. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i oddaję głos organizatorom. Muszę przyznać, że precyzja była godna prawnika, ponieważ 29 minut, 50 kilka sekund. Miałem zapas czasowy. Tak, był jeszcze pewien zapas czasowy. Ja gwoli jakby takiego wprowadzenia do tej części, w której będziemy debatować, chciałem powiedzieć jakby co stało u podstaw i w ramach którego projektu jest organizowane całe to wydarzenie. To wydarzenie jest częścią projektu Kolejna Łódź, jest to wspólny projekt aktualnie Stowarzyszenia Nowa Łódź, Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej z Patrium, gdzie pochylamy się właśnie nad kwestią tych konkretnych korzyści dla mieszkańców, które mogłyby przynieść lepsza jakość współpracy metropolitalnej. Między innymi jednym z takich mitów założycielskich naszego projektu jest kwestia tunelu średnicowego w Łodzi i kwestia tego, jak ta inwestycja może wpłynąć na kwestie związane z transportem publicznym w łódzkim obszarze metropolitalnym, a także jak za pomocą sprawnej polityki transportowej, za pomocą tutaj w tych dziedzinach, które zostały wymienione, przekładać pewne inwestycje na lepszą jakość życia mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców samej Łodzi, ponieważ, jak mówiłem na samym początku, 35% mieszkańców łódzkiego obszaru funkcjonalnego to nie są łodzianie. I chcemy jakby podnosić tę kwestię, że wiele problemów, o których mówimy, na przykład kwestia parkowania w centrum Łodzi, to są problemy, które być może mają swoje źródła poza Łodzią jako jednostką samorządu terytorialnego. Dlatego fundamentem jakby tej debaty jest to, że chcieliśmy zaprosić w jedno miejsce przedstawicieli środowiska naukowego, chcieliśmy zaprosić posłów, zaprosiliśmy samorządy z łódzkiego obszaru metropolitalnego. Wielokrotnie próbowaliśmy zaprosić władze Łodzi, próbowaliśmy z nimi dogadać termin kilkukrotnie,
wysyłałem zaproszenie. Dostaliśmy dwie odmowy na zaproszenia ze strony pani prezydent. Dostaliśmy, próbowaliśmy udać się bezpośrednio do pełnomocnika miasta Łodzi do spraw łódzkiego obszaru metropolitalnego. On powiedział, że na tą debatę przyjdzie, ale dziś rano otrzymaliśmy informację, że nie przyjdzie, więc dostaliśmy trzecią odmowę. Także my po stronie organizacyjnej staraliśmy się, by wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, wszystkie zainteresowane strony otrzymały informację, natomiast niestety nie mogliśmy zrobić więcej w kwestii zaproszenia Łodzi i przedstawiciela jakby głównego ośrodka w ramach metropolitalnej zabraknie. Natomiast dostaliśmy też informację, że pan burmistrz Jacek Socha, burmistrz Zorkowa do nas nie dotrze. Natomiast jeśli na sali znajduje się ktoś, kto reprezentuje samorząd jednej z jednostek łódzkiego obszaru metropolitalnego i chciałby wystąpić w panelu jako zastępstwo, jako głos po prostu jednostki samorządu terytorialnego z łódzkiego obszaru metropolitalnego, to zapraszamy. To nie jest debata z tezą, to jest debata, w której chcemy skonfrontować różne podejście. Mamy organizacje społeczne, mamy środowisko naukowe, żeby wszyscy, którzy są zainteresowani, mieli możliwość wypowiedzenia się, bo po prostu uważamy, że bez względu na skalę skomplikowania problemu musimy rozmawiać wielotorowo. Dlatego zapraszam wszystkich panelistów. Jeśli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że reprezentuje jakiś ważny interes, to zapraszamy do tego. Szanowni Państwo, witam Państwa ponownie, tym razem w nieco innej roli, a mianowicie w roli moderatora dyskusji. Witam naszych gości, pozwolę sobie ich pokrótce przedstawić, choć wiem, że są Państwo doskonale znani, a więc po mojej prawej stronie pani Hanna Gil-Piątek, ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna, aktywistka miejska i tak dalej. Proszę o gromkie brawa oczywiście. Ciut dalej, również po mojej prawej stronie, pan Piotr Apel, poseł na Sejm 8 kadencji, a wcześniej dziennikarz radiowy. Witamy serdecznie. I w końcu pan Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Pozostałych funkcji nie będę wymieniał, bo czas leci, a debata czeka. Szanowni Państwo, myślałem nad konwencją spotkania. I mam taką propozycję. Na początku pozwolę sobie zadać kilka własnych pytań, tak żeby z ciekawości pewne informacje od naszych prelegentów pozyskać. Natomiast potem, żeby debata była otwarta, interakcyjna, interaktywna, liczymy na Państwa udział. Mikrofony Państwo macie na biurkach, a więc zachęcam do zadawania pytań, podejmowania polemik, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że Państwo nic przeciwko tego typu konwencji nie macie. Jeżeli nie, a nie widzę sprzeciwów, pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Może jeszcze na początku nieco ogólne, ale chyba również się do tego ogólnego pytania powinniśmy na tej debacie odnieść. Jak sam tytuł debaty zresztą wskazuje, czy nadeszła już kolej na łódzką metropolię? Szanowni Państwo, czy już kolej na łódzką metropolię nadeszła? Bardzo proszę. Dzień dobry. Chyba stacjonarnie będzie lepiej. Raz, dwa, działa. Psuje się? Nie, na razie się nie psuje. Ja wolę taki. Kwestia w prawnej ręki. Dobrze. Witam Państwa. Czy nadeszła czas? Czy nadszedł czas? Ja powiem tak szczerze. Zacząłem się za... Miałem rację. Raz, dwa. Tak. Zacząłem się zastanawiać nad tym, gdzie ten czas się zaczął dla metropolii, gdzie powinien się zacząć, bo to, że dzisiaj jest czas na metropolię, to moim zdaniem jest bezdyskusyjne. Natomiast gdzie on powinien się zacząć, ten czas i to odmierzanie, to powiem szczerze, pomógł mi materiał archiwalny, który podesłał mi znajomy kilka dni temu. Materiał archiwalny, uwaga, z 1 kwietnia 1978 roku. Nie pytam panelistów moich tutaj, ale pytam Państwa, czy Państwo kojarzycie, co się zadziało w naszym
mieście i właściwie metropolii 1 kwietnia 1978 roku. I nie chodzi o prymaprydzi zapewne. Nie. Ktoś kojarzy? Wtedy zlikwidowano, zapowiedziano likwidację tramwaju z Tuszyna do Lutomierska, 50 km, linia tramwajowa numer 42. Tak? 42 to było Łódź, Tuszyn. No, różnie były numerowane, ale chodzi o tą linię z Tuszyna do Lutomierska. Jest świetny reportaż, 10-minutowy TVP3 archiwalny, który pokazuje, jak ważna jest to linia dla, czy była ważna dla mieszkańców. I tutaj pan doktor Szachetko opowiadał o celach metropolii. I powiem szczerze, że ja mi najbliżej z tych trzech wyszczególnionych przez doktora celów, to jest mi najbliżej do celu związanego z organizacją transportu publicznego. Ponieważ tak się składa, że tym tematem zajmuję się od 1956 roku, od polityką transportową się interesuję, kiedy zaczęliśmy kampanię Tiry na Tory. I inną datą, którą sobie przypominam, to rok 1998, trochę później już to było, kiedy staliśmy z transparentami na pasażu Schillera w Łodzi, protestując przeciwko zapowiadanym planom likwidacji tramwaju do Pabianic. I patrząc na te ostatnie kilkanaście lat, no bo oczywiście tego roku 78 nie pamiętam, wtedy miałem 4 lata, to odpowiadając na pana pytanie o czas nadejścia na tą metropolii, no to po prostu uważam, że ona już powinna być dawno, dawno temu wprowadzona, chociażby z uwagi na to, że usługa publiczna w postaci obsługi transportowej mieszkańców aglomeracji łódzkiej, no po prostu wymaga tego, żeby było coś więcej niż to, co jest, bo to, co w tej chwili jest, skutkuje stanem na przykład tramwajów podmiejskich, które są po prostu po kolei, powoli, przez te kilkanaście, kilkadziesiąt lat likwidowane. To tak praktycznie odpowiadam. Dziękuję bardzo, panie pośle. Tu jest kilka problemów, dlatego że z punktu widzenia logiki i pewnego rozwoju cywilizacyjnego, no to taka metropolia powinna powstać już dawno temu. Czemu nie powstała, no to myślę, że za chwilę będziemy o tym rozmawiać. I dlaczego nie powstanie w najbliższym czasie, bo to też wiele na to wskazuje. Natomiast problem, który warto, myślę, że przy tym pytaniu poruszyć, to jest kwestia pewnego zagęszczenia, osiedlenia, czyli zaludnienia samej Łodzi, że nagle okazuje się, że Łódź się bardziej rozjeżdża i pionizuje w ilości zaludnienia, to znaczy są całe obszary blisko centrum, których liczba mieszkańców przypadających na kwartał jest dużo, dużo za mała i komunikacja przez to nie może być tak sprawna, jak powinna. Czyli są te problemy z białymi plamami, jeśli chodzi o samą Łódź, a co dopiero jeśli chodzi o metropolię, czyli a jeszcze w perspektywie tego, że mamy prawie 200 tysięcy osób powyżej 65 roku życia mieszkających w Łodzi, a oprócz tego co druga osoba według sondaży deklaruje chęć wyjechania z Łodzi, no to wszystko też warto wziąć pod uwagę. I pytanie, czy ta metropolia nie stałaby się pewnym, czy budowanie komunikacji, czy w ogóle łączeń z samą Łodzią nie stałoby się pewnego rodzaju kroplówką i dobrą nadzieją dla odzyskania witalności dla miasta. Bo to jest pewna szansa, ale też i pewne wyzwanie, które
które musiałoby stanąć przed odpowiedzialnymi władzami miasta. Odpowiedzialnymi, czyli takimi, które stosują miarę do potrzeb, a nie nowych, znaczy, które przede wszystkim patrzą na to, jakie mogą być potrzeby, jak one mogą być zagospodarowane, jakie mogą być wydane środki, by były one najmądrzej i najlepiej wydane, a nie po to tylko, żeby zrobić jakieś misia na miarę naszych możliwości. Tutaj myślę, odwołam się trochę do komunikacji, o dworcu, który jaki jest, to każdy widzi. I dopóki nie będzie to centrum, faktyczne centrum, w którym będą mogli ludzie z okolicznych miejscowości przyjeżdżać, komunikować się do pracy w Łodzi, no to będzie miało dokładnie takie znaczenie, jakie ma teraz. Ja postawię taką tezę, że metropolia łódzka już właściwie istnieje, bo przede wszystkim metropolia to ludzie, tak? W sensie migracji, przepływów, nie wiem, miejsc zamieszkania, pracy, jakichś innych celów typu zakupy, turystyka, rekreacja, to my już w takiej metropolii, że tak powiem, ustanowionej przez nas samych, mieszkamy od dawna tak naprawdę, tylko czas na formalizację tego związku. I z tej formalizacji mogłoby wyniknąć kilka pozytywnych rzeczy i to wszyscy wiemy, tak? Czyli moglibyśmy uporządkować nie tylko, jak Rafał mówisz, transport, ale też kwestie pewnej dyscypliny przestrzennej, bo w tej chwili, jeżeli ktoś chce mieć domek z ogródkiem, to wystarczy, że się tam wyprowadzi do granicy, za granicę Aleksandrowa i tam przy takiej drodze, wszyscy, którzy tam zwiedzają okolice oczyszczalni, to wiedzą, przy takiej drodze z płyt można, nie wiem, sobie taki domek wystawić, tylko że problem zaczyna się wtedy, kiedy trzeba posłać dzieci do szkoły, przedszkola, na studia, kiedy, nie wiem, te dzieci na przykład dorastają i chcą uczestniczyć w takim życiu towarzyskim. Każdy, kto ma jakichś tam znajomych mieszkających, powiedzmy, na wzgórzach łódzkich, tak, to jest trochę oddalony obszar, ale też wiemy, jak trudno stamtąd dojechać. Wie, że jeżeli, nie wiem, ktoś młody tam mieszka, to właściwie nie ma szans na właściwy rozwój społeczny czy kulturalny. I teraz no, sytuacja jakby uporządkowania tych wszystkich problemów. Oczywiście metropolia jest jednym, choć nie jedynym narzędziem do tego, żebyśmy zaczęli w ogóle myśleć, tak, o tym, żeby miasto się nie rozlewało w dziki sposób, żebyśmy nie ponosili kosztów tego, nie stali w korkach codziennie na granicach, na drogach wylotowych, tylko żeby to jakoś, powiedzmy sobie, poszło. Ale rzeczywiście no, sama frekwencja w tym panelu świadczy chyba najbardziej o zainteresowaniu. No i ja powiem tak. Nie chodzi o państwa. Nie chodzi o państwa. O nas też nie. Znaczy nie chcę się też jakoś krytycznie wypowiadać. Być może po prostu jest to delikatny polityczny temat. Ja już słyszałam różne wypowiedzi. Na przykład to, że nie wiem, Aleksandrów Łódzki jest właściwie tak fajny i mocny, że mógłby ogłosić tutaj niepodległość, Łodzi mogłoby nie być, nie? To są, jakby to jest cytat z osób, które są wysoko postawione w władzach Aleksandrowa lub też z dalszego miasta, tam na Kongresie Kultury Regionalnej, który się odbył parę lat temu, że Łódź to jest takie jakby zupełnie, to nawet nie miasto, tylko taka miejscowość wyznaczona szlakami migracji Bobrów i tam, no serio, to znaczy to też jest cytat. Więc dopóki nie zaczniemy jakby dostrzegać wartości w tej metropolitalności, dopóki nie zaczniemy my, w sensie jakby jednostek samorządu terytorialnego, szanować się i wymieniać się informacjami i wiedzą i też chęcią współpracy, no to tego nie będzie. Ale to nie jest tylko nasz problem tutaj. To jest też problem na skalę ogólnopolską. No istnieją takie instrumenty, jak wspomniane ZIT-y, MOF-y, czyli miejskie obszary funkcjonalne, które mają wymusić współpracę. Tak? Właśnie w takich obszarach, powiedzmy, skupionych wokół jednego dużego zawodnika. Tutaj w delimitacji profesora Śleszyńskiego z ciekawością patrzyłam na taki obszar, który był metropolią gorzowską, tak? Bo niedawno miałam doświadczenie z Gorzowa Wielkopolskiego. Tam jest kilka gmin, które przy tym Gorzowie tworzą rzeczywiście taki MOF.
jakby jakie są doświadczenia z tego MOF-u? Ano takie, że każdy, jak jest jakaś tam kołdra w postaci pieniędzy, to tę kołdrę szarpie w swoją stronę, że nie ma takiego myślenia, co posłuży jakby nam wszystkim do rozwoju. Że może, nie wiem, jeden poczeka, a drugi zrealizuje jakąś inwestycję, tylko jest raczej właśnie taka technika szarpania. I też chcę jakby powiedzieć, że mamy problemy ze współpracą wszyscy, ale w moim zdaniem w tym panelu zdecydowanie niedoreprezentowana, znaczy Łódź jest bardzo reprezentowana, a niedoreprezentowany jest ten cały pierścień, czyli tak naprawdę no, nie mamy tutaj całej metropolii. Widzę tutaj, nie wiem, na sali choćby o wiele bardziej doświadczonego eksperta od rewitalizacji, pana Arkadiusza Bogusławskiego, który miał doświadczenia w Zgierzu. Mam nadzieję, że coś do tej dyskusji tutaj dorzuci. Natomiast rzeczywiście jakby cały czas myślimy tą pozycją miasta centralnego. No może nic dziwnego z drugiej strony, ale też wydaje mi się, że te miejscowości, które mogłyby odnieść korzyści tutaj, powinny być jakoś tu doreprezentowane w tej dyskusji. No, pojawiło się wiele ciekawych wątków, także będziemy je podczas debaty na pewno na wszystkie rozwijać. Ja się może odniosę do ostatniej refleksji, bo gdzieś tam mam podobno, że te nasze lokalne, regionalne partykularyzmy, egoizmy utrudniają konsekwentną współpracę. Taką egzemplifikacją tego zjawiska, o którym mówiła Hania, którym ja myślę jest przepis, który się pojawił kilka lat temu w ustawie o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym. To anegdota, ale przepis mówił o suwerenności gminy, szanowni państwo, a więc skoro gmina ma być suwerenna, to znaczy rzeczywiście to współdziałanie czy współpraca międzygminna czy w innych układach, konfiguracjach chyba nie jest specjalnie potrzebna. Natomiast pojawiła się ciekawa kwestia, na którą również państwo zwróciliście uwagę. Kwestia tego, że metropolia to ludzie, a więc wspólnota. No to zadam proste pytanie, czy u państwa istnieje coś takiego jak, skoro mówimy o ludziach i wspólnocie, tożsamość metropolitalna, czy ludzie się jakoś z metropolią samoidentyfikują? Bo w niektórych krajach, zwłaszcza Zachodu, zdecydowanie tak, prawda? New York City i te sprawy, przecież to jest brand, logo, styl życia, określona aksjologia, natomiast u nas chyba jeszcze nie. Bez kolei, jak państwo macie ochotę, zabierajcie głos. Ja trochę nie odpowiem na pytania, ale byłem w temacie. Bardzo dobrze. Znaczy, bardzo często jest tak, że przecież większość czy część ludzi mieszkańcy w tym obwarzanku łódzkim, no to faktycznie pracuje, przyjeżdża do Łodzi i jakby tą, z tą Łodzią się identyfikuje. Bardzo często zdarza się tak, że zapytani mieszkańcy, nie wiem, czy którykolwiek miejscowości blisko Łodzi, gdzieś na wakacjach skąd są, no to raczej powiedzą, że z Łodzi, a nie z tej miejscowości. Bardzo rzadko to się dzieje. To jest naturalne i to jest moim zdaniem w porządku. Natomiast jest pewne jeszcze oprócz tego takiego patriotyzmu lokalnego, który jakby stoi w kontrze takiego budowania metropolii, jest jeszcze jeden bardzo ważna przeszkoda, to znaczy to jest przeszkoda polityczna. I dopóki samorządy są partyjne, czyli pojawia się konflikt, bo tutaj nagle może się okazać, że burmistrzem jednej miejscowości jest ktoś z obozu Prawa i Sprawiedliwości, ktoś inny z Platformy, to w życiu się nie dogadają. Nie wiem co. I to jest pewna rzecz, którą też warto podkreślić. Znaczy, dopóty samorządy nie będą, w samorządach nie będą ludzie tacy jak tutaj, po lewej i po prawej stronie, czyli autentycznie zaangażowani w sprawy społeczne, sprawy lokalne, wyłącznie sprawy lokalne, no to będzie jeszcze jedna poważna przeszkoda, bo przeszkoda natury stricte politycznej, stricte takiej przenoszenia, no jak to ja mam się dogadywać. Jak ja będę politycznie wyglądać, jak się dogaduję z kimś z przeciwnego obozu politycznego, tak? Więc to jest też kolejna taka przeszkoda, która się pojawia i która niestety tutaj jako polityk muszę wrzucić, no, która zostanie wzmocniona przez najbliższą nowelizację przepisów dotyczących ordynacji wyborczej, tak? Czyli to znowu pogłębi się problem takiej politycznej blokady przed wspólnym działaniem ośrodków i gmin. Mam dobry przykład, tylko między wierszami, szanowni państwo, w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot są i gminy rządzone przez to, i gminy rządzone przez PiS, przy czym PiS-em rządzi jedna gmina, w związku z czym de facto burmistrz Gdańskich nie ma specjalnie wyboru, jeżeli chciał
jakieś większe zadania infrastrukturalne realizować, musiał się dogadać, dogadał się, atmosfera jest całkiem sympatyczna. Natomiast widzę, że przerwałem, w związku z czym oddaję głos Haniu. Jeżeli uważamy, że nie ma w Polsce gmin rządzonych przez PO i PiS naraz w takiej cichej koalicji, no to to jest pomyłka, nie? To znaczy, żebyśmy nie mieli wątpliwości tutaj na poziomie lokalnym, jak wszelkie mariaże, nie wiem, wypustki, nie wiem, nóżki do jakichś takich, żeby się tam pouśmiechać, żeby wziąć sobie wiceprezydenta z tego innego ugrupowania, to jest możliwe wszystko, nie? Na szczęście może, bo dzięki temu jakoś się rządzi, tak? To znaczy, jak się trzeba dogadać z tym prezydentem tam bardziej po lewo, skądś to się tego wiceprezydenta tam wysyła, no i może będzie jakiś efekt. Więc no, to, co mówisz tutaj na temat jakby pewnego rodzaju konsensusu politycznego, oczywiście musi nastąpić, ale też jest kwestia takiej, no, ja nie mam pojęcia, czy na przykład mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego identyfikują się ze swoją miejscowością, ze swoim miejscem. Czy to jest dla nich duma mieszkać w Konstantynowie? Nie wiem. Ale w Zgierzu już być może tak, tak? No bo to jest miasto jednak starsze w Łodzi z dużymi tradycjami. Też kwestia takich egoizmów lokalnych, które występują często. No wiemy, że Bawianica na przykład bardzo wiele środków przez lata ładowały w utrzymanie szpitala, z którego de facto w województwie korzystaliśmy wszyscy, tak? I dopiero teraz się troszeczkę z tego uwalniają, mają jakiś budżet inwestycyjny, co wcześniej nie było możliwe. Czy my mieliśmy jakby świadomość tego? Nie, tak? To była jakaś, to jest przecież ogromne miasto, to jest 60 tysięcy osób, nie? Więc nawet z punktu widzenia takiego kolosa jak Łódź, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że jakby ktoś obok nas jest pokrzywdzony, a my w żaden sposób nie korzystamy z tego, a się nie dokładamy. Także no tutaj problemów, tak jak mówisz, jest bardzo wiele i bardzo wiele takich barier do przekroczenia. Dziękuję. Panie prezesie? Ja wrócę do swojego tramwaju. Do tramwaju, bo tutaj na tym przykładzie możemy zobaczyć, że jeśli chodzi o włodarze, to obserwuję, że nie ma takiego parcia do współpracy, do tego, żeby załatwić temat, załatwić w tym przypadku usługę publiczną w postaci transportu publicznego. Wśród mieszkańców z kolei jest taka potrzeba i jednak wszyscy patrzą na tego większego, na tego silniejszego, czyli na rdzeń, jak pan to powiedział wcześniej w prezentacji eksperckiej, czyli na Łódź. Natomiast moim zdaniem przez te ostatnie kilkanaście lat, jak je pamiętam w Łodzi, świadomie żyjąc jako obywatel w naszym mieście od 1995 roku, obserwując politykę, no to nie mam takiego wrażenia, że ten silny, duży, w sposób umiejętny, mądry i sensowny budował taką tożsamość i taką współpracę. Oczywiście doceniam różnego rodzaju działania promocyjne marszałka Stępnia z całym hasłem łódzkie. I te ostatnie lata tutaj na poziomie takiego PR-u myślę, że warte są do właśnie docenienia i zauważenia. Natomiast w realu, chociażby na przykładzie tych tramwajów podmiejskich, to się po prostu kompletnie nie działo. I niestety, tak jak tutaj w jednym z tych materiałów, które być może Państwo później dostaniecie przy wyjściu, zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych, raport o stanie polskich miast. W tym raporcie, jak go sobie czytałem przed tą debatą, to bardzo często powtarza się termin współpraca i lider. I że właśnie od tych dwóch elementów bardzo dużo zależy, czy dany obszar funkcjonalny, metropolitarny, czy jak zwał, tak zwał, funkcjonuje dobrze, czy nie. I moim zdaniem, patrząc na historię ostatnich kilkunastu lat, tej współpracy nie było, w związku z tym też nie było takiej identyfikacji mieszkańców.
wracając do pana pytania, po prostu nie było takiego budowania, że my tutaj razem wspólnie dla dobra wspólnego, chociażby w postaci tego dobra wspólnego, jakim są tramwaje podmiejskie. Łuska kolej aglomeracyjna trochę, tutaj się podejmowane są działania przez marszałka i to dobrze. Natomiast no, chociażby też, ja się, nie wiem czy później będzie taka okazja, ale ja się odniosę do tej frekwencji, tak? Do tego, że jest nas tutaj tak mało, z czego to wynika. No właśnie być może tak jak Hania zauważyłaś, że to jest temat, zaczyna być temat no taki wrażliwy politycznie. My dostaliśmy taką odpowiedź od pani prezydent Hanny Zdanowskiej na trzy strony, która mówi w pierwszych zdaniach, że niestety z powodu wcześniej podjętych zobowiązań nie będziemy mogli wziąć udział w tej debacie. Ja rozumiem, że są różnego rodzaju zobowiązania, natomiast, no przepraszam bardzo, takich debat nie ma dużo, tak? Ja nie wiem, czy jest jedna na rok i jeżeli już organizacje społeczne podejmują taki wysiłek, zapraszają specjalnie eksperta spoza województwa, podejmują właśnie tutaj to wyzwanie, to urząd zatrudnia kilka tysięcy ludzi, tak? I nie może się nikt pojawić, tak? Więc to też jest taki przykład, no, jak ma być tożsamość, jak ma być budowana silna więź i identyfikacja, jeżeli właśnie w taki sposób się traktuje tego typu inicjatywy. Bo jakby było ich kilka w miesiącu, to ja rozumiem, że po prostu nie da się, tak? To są trudności. Natomiast bardziej tu chodzi o wolę polityczną i my to obserwujemy, że po prostu takiej woli nie ma. Jest po prostu przepychanka. Co dodam, szanowni państwo, mniej więcej rok temu w Gdańsku robiliśmy bardzo podobną debatę. Pytanie gdzieś tam było również zbieżne, może trochę bardziej ogólne, bo czy potrzebne są nam metropolie, nam Polakom, nie tylko nam gdańszczanom, czy mieszkańcom Gdyni również, Sopotu i innych miast, Trójmiasta. Natomiast ku naszemu, może nie zdziwieniu, ale naszej satysfakcji stawili się i przedstawiciele województwa, no bo interesariuszy jest z pewnością również region i przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolitalnego i Stowarzyszenie Miasta i lokalni radni. W związku z czym ta debata się odbyła również przy udziale nauki czy ekspertów, ale jednak zdecydowanie ograniczonym. Tutaj prym wiodli politycy i samorządowcy. A więc u nas w Gdańsku się formuła debaty na szczęście sprawdziła i ta debata metropolitalna w Gdańsku jest dosyć silna. Ona się toczy. I rzeczywiście widać progres, widać coraz większą integrację, choć niekiedy brakuje podstaw prawnych, żeby ta integracja mogła być ciut silniejsza. Bo nie wszystkie zadania czy kompetencje mogą być wykonywane bez odpowiedniej podstawy ustawowej. Natomiast, szanowni państwo, mam do państwa pytanie. Skoro po dobroci nie idzie, to może te gminy trochę przymusić. Co państwo na to? To się nie da, tak? Bo to znowu wyjdzie tak, że znaczy, no, są te instrumenty, tak jak mówię, tak? ZIT-y są te instrumenty choćby. Ale czy coś z tego wychodzi? No, trzeba by zapytać tak naprawdę o efekty i zobaczyć te efekty, czy one są. Proszę państwa, chciałam też zaznaczyć, że Łódź kurczy się względem swojego wianuszka, tak, względem swojej metropolii. Ze dwa lata temu była taka ładnie zaplanowana mapa polskich przeprowadzek na tym statystycznym portalu wyborczym. Widać było, to jest odpływ jakby charakterystyczny dla wszystkich dużych miast, że mamy no, ujemny saldo migracji i głównie zasilamy ten zalążek gmin ościennych, ten odważany swój. Więc to nie jest tak, że my tutaj jakby jesteśmy samoistni jako ten rdzeń i możemy sobie istnieć bez tego wianuszka, bo zaraz się może okazać, że ludnościowo wygląda to wcale nie za wesoło. To znaczy gdzieś to miasto centralne, zwłaszcza te dzielnice zdegradowane bez dużej interwencji publicznej zaczynają się wyludniać, bo ludzie właśnie zaczynają poszukiwać takich tam romantycznych domków z ogródkiem, przy których zaraz wyrastają następne domki z ogródkiem, albo odwrotnie.
Więc no, moim zdaniem nie da się przymusić, ale da się, no nie wiem, namawiać. Ale to też nie może być takie pesymistyczne, jak ty, Rafał, mówisz, nie? Że narzekamy na to, że nie są podejmowane działania, tylko no, musimy chyba wymyślić, jak byśmy mogli tutaj skłonić. Może środowisko naukowe byłoby właściwym, bo jest jeszcze jako tako słuchane, jak czasami są jakieś głosy. Takim ciekawym pilotażem jest chyba właśnie ten Związek Metropolitalny, który funkcjonuje od kilku miesięcy na Śląsku, bo przypomnę, ta konstrukcja Związku Metropolitalnego również zakładała no, pewną przymusowość, bo nawet jeżeli Rada Gminy nie chciała wejść w skład Związku Metropolitalnego, a była w mniejszości, to ona wejść w jego skład i tak musiała. A więc jest to mechanizm może nie w pełni, nie pełnej przymusowości, bo jeżeli więcej niż 30% gmin była przeciwko integracji, to nie doszłoby do powstania związku, ale jednak ta mniejszość pod wpływem większości mogła być skłamszona. Panowie też chcecie w temacie, czy... To znaczy ja uważam, że jak najbardziej, może termin przymusić nie jest najlepszy, tak? Ale żeby uważam, że warto zarządzać pewnymi postawami i postrzeganiem pewnych kwestii, a nie nadążać za postawami kształtowanymi przez właściwie nie wiem przez kogo, może przez ten tak zwany mityczny wolny rynek, jak już mówimy o tych przedmieściach, tak? I wyprowadzaniu się ludzi z Łodzi na ten obważonek. Uważam, że warto zachęcać, edukować, moim zdaniem w ten sposób po prostu przez następne 30-40 lat się nie doczekamy konkretnych, praktycznych rozwiązań. Natomiast w sposób sensowny zarządzać warto. Ja uważam na przykład, że jeśli chodzi o... To jest taki przykład teraz akurat na czasie i myślę bardziej trafiający do wyobraźni. Kwestia wolnych niedziel, tak? Ja akurat jestem za tym. Bo to w ten sposób się po prostu trochę takim zarządzaniem odgórnym kształtuje postawy, bo jak się ich, bo jak jakby mądra władza ich nie kształtuje, to trochę kształtują ją korporacje i koncerny, które chcą nam sprzedawać jak najwięcej 48 godzin na dobę. Więc wracając tutaj do pana pytania, uważam, że Może ja zadam panu z kolei pytanie, tak? Bo mnie ciekawi, bo mnie dokładnie nie obserwowałem tej historii w szczegółach. Bo wspomniał pan o kilkunastu, kilkudziesięciu tych różnych ustawach. Z czego to się po prostu brało, że tyle lat, tyle pomysłów, tyle rozwiązań. I co tam się działo? Czy jakby standardowo wola polityczna, którą ja obserwuję i ten termin właściwie z wytrychem i zawsze go gdzieś tam w końcu ona wychodzi, że nie było woli politycznej, czy to było coś innego? Ja bym tutaj widział dosłownie króciutko, bo widzę, że już są pytania z sali, dwie takie główne bariery. To oczywiście bariery polityczne. Niekiedy ciężko było osiągnąć konsensus, zwłaszcza wokół liczby metropolii, bo ta liczba metropolii z pierwotnych 5-7 się raptem przeradzała na 22-23 w Polsce, szanowni państwo. A z drugiej strony też niekiedy skutecznie dalszym pracom parlamentarnym przeciwdziałała zasada dyskontynuacji po prostu. A więc kończy się kadencja, projekty ustaw trafiały do kosza, w związku z czym nowy parlament już tych projektów nie podejmował, rozpoczynał własne prace. To też była przyczyna upadku kilku, może więcej, dokładnie nie liczyłem, przedsięwzięć legislacyjnych. Natomiast, panie pośle, widzę, że pan również chciał jeszcze odnieść do tematu. No to jest kwestia nie tylko przymuszania, ale pewnej historii, którą można zaobserwować przy tych metropoliach, które zaczynają się kształtować. Znaczy historia Trójmiasta, czy w ogóle metropolii trójmiejskiej, czy historia Silezji szeroko rozumianej. No to jest historia, której zaczyna się od komunikacji. Znaczy w pewnym momencie w Trójmieście nie było, nie ma i myślę, że nadal nie ma znaczenia, czy mieszka się w Gdyni, Gdańsku, mieszka się w Trójmieście. Bo jest łatwa komunikacja, bo jest ten szybki pociąg, szybko kolej miejska, to samo jest na Śląsku. Więc ja tutaj chętnie wsiądę do tramwaju
Rafała, dlatego że dopóki te komunikacja z poszczególnymi regionami, poszczególnymi częściami o Parzankach może spowodować jakby naturalny proces chęci integracji, bo jeżeli wszyscy będziemy autentycznie mieszkać, funkcjonować w Łodzi, no to metropolia będzie naturalną konsekwencją i nie będzie trzeba przymuszać, nie będzie trzeba jakichś odgórnych nakazów stosować, wystarczy odgórnie zrobić dobrą komunikację. Tylko chciałam zaznaczyć, czym my się różnimy od Trójmiasta lub Śląska, bo w Trójmieście, jeżeli jakieś rozwiązanie Gdańsk wprowadza, które jest jednak najsilniejszym ośrodkiem, to Gdynia zaraz goni. Jak Gdynia musi dwa razy bardziej się starać, żeby mieć na przykład świetne innowacje społeczne, w czym naprawdę Trójmiasto w tej chwili przoduje. Dlaczego? Dlatego, że te ośrodki się troszeczkę ze sobą ścigają i starają się rzeczywiście zaprezentować jak najlepiej. Jak jedni wprowadzą, nie wiem, remonty przez osoby bezdomne, to drudzy jeszcze tam dołożą jakąś formę reintegracji. To jest bardzo wszystko napędzające się i fajnie. Na Śląsku też jest bardzo dużo ośrodków, które są wielkościowo przynajmniej takie, że mogą w jakiś sposób jednak się ścigać. A jeżeli chodzi o Łódź, to przepraszam, no my po prostu możemy leżeć i pachnieć, tak? A i tak aż do Zduńskiej Woli. 30 lat, przepraszam, jest w tym tempie. Okej, aż do Zduńskiej Woli wszyscy nam przyślą tutaj dzieci na studia. To znaczy gdzieś w Śladzu już można się zastanawiać, czy to ma być Wrocław, Poznań czy Łódź. Tak? Ale bliżej, no to jakby my rzeczywiście mamy taką grawitację, że i tak ściągniemy. I nie mam tak naprawdę jakby nikogo, kto by nam w jakiś sposób tutaj wizerunkowo zagrażał, chyba że są to inne duże miasta, jak zaczynamy się porównywać na przykład z Trójmiastem, no to widać, że jednak w pewnych sprawach jeszcze dużo mamy do zrobienia. Dziękuję bardzo. Widzę już pierwsze osoby zainteresowane dyskusją. Tutaj pan był pierwszy i minie pan tutaj oraz przodu. Nie znam godności, więc pozwolę sobie wskazać rękę. Tak, ja się może bardzo proszę. Przedstawię. Świerczyński Jarosław, radny Rady Miejskiej w Szkowie. Aczkolwiek zostałem zaproszony tutaj przez pana prezesa Rafała Górskiego, więc nie mogę mówić, że reprezentuję gminę, ale reprezentuję mieszkańców, którzy mnie wybrali. I chciałbym tutaj troszeczkę powiedzieć, odnieść się do tego, o czym jest dyskusja i do państwa słów, bo jak to się mówi, no do tańca trzeba dwojga. I to nie jest troszeczkę na takiej zasadzie, że te gminy ościenne nie chcą, bo na przykładzie Żgowa mogę powiedzieć, że i owszem chcą, tylko że nie ma odzewu z drugiej strony, prawda? I tutaj Zarząd Dróg i Transportu po pierwsze zafundował nam tą rewolucję komunikacyjną. Już i tak połączenie no, nie było zbyt szczęśliwe, dobre, a ta rewolucja jeszcze to pogorszyła. Ludzie się do czegoś przyzwyczaili, do tego nawet słabego połączenia, a w tej chwili mają bardzo duże problemy, żeby ze Żgowa czy Starowej Góry dotrzeć do Łodzi, prawda? Czy nawet z Łodzi do cmentarza, który jest w zasadzie na terenie gminy Żgów, ale obsługuje Łódź, więc to jest duży problem. Jeżeli my nie mogliśmy przez półtora roku bodaj załatwić to było przy Szkowskiej, Broniewskiego, wiaty przystankowej, żeby po prostu ludzie, którzy jadą do Żgowa, nie mokli i używaliśmy tutaj swoich nawet jakichś prywatnych, tak, tak, prywatnych dość i akurat tutaj linia partyjna według mnie ma drugorzędowe znaczenie, bo jednak ja przynajmniej tak tego nie widzę. Jeżeli jest problem i trzeba załatwić dla mieszkańców, udało się to załatwić, ale przez, mogę powiedzieć, no właśnie takie prywatne powiązania i to partii, która tu w tej chwili jest w mniejszości, prawda? Więc jeżeli teraz się zwracamy do Zarządu Dróg i Transportu o to, żeby przedłużyć linię autobusową, czy zrobić jakiś gest w naszą stronę,
to mamy wrażenie, że oni chcą sobie budżet reperować tym, bo wystawiają nam takie rachunki, które są praktycznie no, nie do przyjęcia. Więc mówienie tutaj o tym, że o budowaniu czegoś, każdy organizm, najważniejszą rzeczą każdego organizmu są nerwy, a nerwem metropolii czy no, jakiegoś zespołu będzie transport. Jeżeli Łódź nie weźmie roli lidera i nie będzie tutaj nawet ponosił większej części kosztów, nawet powiedzmy, żeby one się przekładały w ten sposób, że lider bierze większy ciężar na siebie, to przecież wiadomo, tak jak tutaj pan poseł Apel powiedział, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś, ja wyjeżdżam gdzieś, no w Polsce to może nie jest problem, ale za granicę, to też jeżeli ktoś się pyta, to mówię, że skąd jestem, z Łodzi, tak? Dopiero przy dalszej rozmowie mówię o tym konkretnie gdzie, bo traktuję to jednak, Łódź, każdy na mapie może sobie bardzo szybko znaleźć, ze Szkodem troszeczkę gorzej, więc... Centrum handlowe, tak, jest bardziej znany. No tak, niektórzy może by chcieli, tak, centrum jest znane, nie powiem, że nie, ale i też przemieszcza się dużo ludzi z Łodzi, którzy tam pracują, także ja uważam, że jeżeli nie rozwiążemy problemu transportu, jeżeli Łódź jako lider nie weźmie na siebie tego ciężaru, tramwaj był bardzo fajny, bardzo dobry. Ja osobiście jeździłem tramwajem do Szkody, do Łodzi. 42, jeśli mogę sprostować, jeździło z Kuszyna do Łodzi, do Placu Niepodległości, a do Lutomierska bodajże 43 i 45 do Pabianic. To było bardzo fajne rozwiązanie, ale chyba tylko no, na tamte czasy. Ja też z sentymentem podchodzę do tramwaju, ale niestety to już był za wolny środek transportu. Musimy tu myśleć o czymś innym, o czymś, co będzie dużo szybsze, o czymś, co właśnie nas tutaj przywiezie do teatru, do kina, po jeszcze innego tego typu rozrywkę. Także może tak no, nie wieszajmy psów na tych samorządach, tych gmin ościennych, a raczej spójrzmy na to, co zrobić, żeby ten trend przełamać. Bardzo nie podoba mi się słowo przymuszanie. Polak generalnie ma coś w sobie, że jeżeli go się przymusza, to zawsze zrobi na odwrót. Więc to słowo w Państwa, zwłaszcza w Państwa ustach, przymuszanie brzmi według mnie źle. To raczej by trzeba było tutaj mówić o jakimś zachęcaniu, o no, najlepiej zachęcać finansowo i na pewno o sprawy finansowe najbardziej będzie się tutaj to wszystko rozbijać. Ja także dziękuję. Pytania nie mam, ja tak pozwoliłem sobie odnieść się i wziąć udział w tej dyskusji. Dziękujemy serdecznie. Umyślnie pytałem o przymuszanie, bo dla mnie czym innym jest zachęcanie, czym innym przymuszanie. Akurat tego typu mechanizm ustawodawca na Silesii przewidział, stąd też moje pytanie do prelegentów. Widzę, że problemem transportu metropolia łódzka stoi, bo już w którejś wypowiedzi wybrzmiewa transport albo brak transportu metropolitalnego, które to problem jest też pewnie generowany w dużym stopniu niewłaściwym albo nieumiejętnym planowaniem przestrzennym, suburbanizacją, za którą nie nadąża infrastruktura techniczna pewnie. U nas się częściej mówi o problemie koordynacji na poziomie metropolitalnym planowania przestrzennego, a trochę w mniejszym stopniu organizacji transportu publicznego czy zbiorowego, bo być może u nas ta metropolitalna kolej plus szybko kolej miejska gdzieś tam w większym stopniu wypełnia lukę, którą tutaj Państwo u siebie w metropolii czujecie. Nie przedłużając, Pan również zgłaszał chęć zadania pytania czy wypowiedzi, konwencja dowolna, proszę bardzo. Pytania do Pana posła. W Pana wypowiedzi pobrzmiewało taki sceptycyzm kierowa co do perspektyw wprowadzenia ustawy o metropolii. Jak Pan ocenia perspektywy przyjęcia takiej ustawy w tej kadencji Sejmu? Co temu przeszkadza? Co jest za? Pan ma to stwierdzenie, to jest tak zwana wola polityczna. To jest główna przeszkoda. Znaczy szanse na przeprowadzenie tego typu ustaw, a jeszcze w tej postaci, która była przedstawiana, oceniam jako znikome.
To znaczy niestety woli politycznej nie ma i raczej nie wygląda, żeby się pojawiła. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość się sparzyło trochę na historii z Warszawą i historii związanej z tym budowaniem wielkiej Warszawy. To jest raczej kwestia ewentualnie następnej kadencji albo jeszcze dalej. Natomiast ja nie przeszkadza, żeby przygotowywać się do budowania metropolii poprzez finanse. I skorzystam z tego, że mi się świeci to czerwona lampka. I odniosę się paru słowa do pana radnego, dlatego że bardzo często w dyskusji o metropolii pada kwestia pieniędzy. Znaczy ktoś będzie chce być zachęcany finansowo, ktoś inny chce, żeby dana gmina zapłaciła. Więc tutaj te pieniądze gdzieś krążą między poszczególnymi ośrodkami samorządów, ale one się też muszą skądś brać. Znaczy jak wszyscy chcą zachęt finansowych, to wydaje skąd te pieniądze brać. I kto ma de facto finansować tego typu działania metropolitalne. I tutaj bardzo ważne jest, żeby to albo stworzyć tak system podatkowy, by dodatkowe pieniądze i to byłaby zachęta, dodatkowe pieniądze, które i tak będą z samorządów z PIT-u, czyli zwiększyć ten dochód z PIT-u, po to, by zachęcić w ten sposób na budowanie metropolii, albo bezpośrednio stworzyć jakiś, rozumiem, fundusz państwowy w celu właśnie rozbudowy komunikacji metropolitalnej, czy w ogóle między miejskimi, między mniejszymi miejscowościami i zajęcie się w ogóle problemem komunikacji pomiędzy mniejszymi ośrodkami. No, finanse komunalne i redystrybucja środków finansowych niezwykle ważny problem. Ja tylko podkreślę, mamy pilotaż na Silezji, możemy ten pilotaż obserwować, analizować, wyciągać wnioski. Ustawa dedykowana Śląskowi przewiduje, że budżet generowany będzie się tworzony na podstawie przede wszystkim udziału w dochodach podatkowych, a dokładnie w PIT-cie. Od przyszłego roku Górnośląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny będzie pozyskiwał 5% z dochodu podatkowego, co da summa summarum mniej więcej kwotę 260-280 milionów złotych rocznie, plus do tego składki gmin członkowskich, które to oczywiście będą kwotami wiele niższymi, no więc sami Państwo widzicie, jaki to jest, jakiej wielkości jest to mniej więcej budżet. Zgłaszała się również Pani, także oddaję Pani głos. Pani Mieszkarzeń, to Wydział Ekonomiczny Socjologiczny. Ja bym chciała zwrócić uwagę na jedną kwestię, że obszary metropolitalne, obszary funkcjonalne w Polsce są bardzo zróżnicowane i to, co się sprawdza i jest sukcesem w Trójmieście, niekoniecznie sprawdzi się w obszarze naszej łódzkim obszarze metropolitalnym. Z tego względu, że my mamy duże miasto i miasta pomniejsze dookoła siebie. Zupełnie inną sytuację ma Wrocław, miasto centralne i obszary wiejskie. Trójmiasto, trzy duże miasta, które pełnią funkcję lidera i one już widzą korzyści, tak? Bo jednak ta współpraca, proszę pamiętać, to nie tylko wspólne cele, ale i wspólne ponoszenie ryzyka i chyba nie wszystkie samorządy są na to gotowe, żeby to ryzyko jednak wspólnie ponosić. ZIT-y miał być taką zachętą, taką marchewką do tego, aby rzeczywiście zmobilizować samorządy do współpracy. Sami wiemy, jak one dzisiaj funkcjonują, że nie do końca spełniły zakładanych oczekiwań. No niemniej jednak wydaje się, że ten potencjał w przypadku naszej aglomeracji łódzkiej jest spory i te tradycje są współpracy. W związku z tym z całą pewnością potrzeba być może troszkę więcej czasu i przekonania wszystkich, że liczy się wspólny główny cel, tak, który każda z tych gmin ościennych również będzie miała w współdziałaniu. Tak, głowie ciekawostki, Szanowni Państwo, Trójmiasto to Gdańsko pod Gdynia, ale weźcie Państwo pod uwagę, że Sopot jest o wiele mniejszy od innych miast ościennych, tak zwanego Trójmiasta. No właśnie, więc ta struktura jest kompletnie taka. Nawet myślę, że lepiej. Sopot jest wyspą szans i jest na przykład miastem, gdzie się udało partnerstwo publiczno-prywatne. Tak, jest to cudy. Jednak kwestie. Jak to się udało? Dworca? No tak podobno, tak mówi Sopot. Dworzec ładny, zapraszamy, Sopot ładniejszy od dworca, zapewniam. Więc trochę w innej sytuacji jest, nie wiem, Sopot, a w trochę innej miasto, które byłoby tej wielkości, ale pozbawione takiego potencjału turystycznego. Nie chodzi tylko o morfologię, o populację poszczególnych uczestników. Zauważyć, znaczy też chcę umieścić to jakby w kontekście pewnej polityki rządu, z którą mamy do czynienia i w
strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju widzimy wyraźnie odwrót od tej takiej strategii Boniego, która polegała na polaryzacyjno-dyfuzyjnej, czyli za wysuszenie przez zamoczenie, czyli że jak dołożymy tym bogatym, tak, no to tam przypływ podnosi wszystkie łodzie, wszyscy się wzmocnią, to już wiemy, że to jest nieprawda. To się nie sprawdziło, wręcz wywołało katastrofalne skutki w 2014 w miastach średnich i mniejszych, znaczy przeciętny mieszkaniec zarabiał 57% tego, co w miastach dużych, a pamiętajmy, że tych dużych miast jest stosunkowo niewiele, że jest około 900, może więcej nawet niż 900 mniejszych miast, a tych dużych zależy jak liczyć, tak? No 10-20. Więc tutaj rzeczywiście wyraźny jest trend do tego, żeby pomóc tym małym w tej chwili i tym średnim, które są odosobnione i w złej sytuacji. No nie da się dać wszystkim. W związku z tym być może stąd, tak jak tutaj zostało powiedziane, ta niechęć do wzmacniania metropolii, które wiążą się z obecnością miast dużych po prostu. Więc też jakby ten wątek jest tutaj obecny, że w tej chwili idziemy w stronę ratowania tego, co zostało zaniedbane przez ostatnie lata, a to nie są miasta, które są potencjalnie metropoliotwórcze. Mamy polaryzację, ale bez dyfuzji, więc też w pewnym sensie, więc założenia dobre, gorzej z praktyką. Natomiast nie wchodząc w szczegóły i w modele rozwoju regionalnego, oddajemy panu głos. Dzień dobry państwu, Arkadiusz Bogusławski, mieszkaniec Kierza. Tak jak do pana posła, w ogóle się nie zajmujcie tą ustawą, bo troszkę szkoda czasu, jest dużo więcej rzeczy do zrobienia w Polsce. Ja jestem człowiekiem, który w aglomeracji łódzkiej się urodził i pewnie tutaj skończy żywot. Mieszkałem w czterech miejscach. Rzeczywiście być może ten transport jest takim głównym tematem do dyskusji. Natomiast instytucje nauki według mnie tak naprawdę też powinny przebadać przepływy ludzi do pracy. Są przynajmniej dwa takie miejsca w aglomeracjach Stryków i Żgów, że raczej w drugą stronę ludzie jeżdżą, to raczej Żgów i Stryków powinien dofinansowywać transport, a nie Łódź. Tak? To taka jest prawda. Czy w aglomeracjach, inna sprawa jest taka, że ta aglomeracja trójmiejska, ja powiem szczerze, nie jestem takim fanem tej aglomeracji, tych sudów, co tam się dzieją, tak? Bo ta kolejka zawsze jeździła, a jeżeli chodzi o suburbanizację, no to Łódź, no to jest porównanie. Suburbanizacja jest wszędzie, natomiast kolejka jedna jest rzeczywiście nowa, bo pan też myśli o tak zwanej SKMC, czyli szybkiej kolei miejskiej, która przecina całe Trójmiasto. Natomiast od kilku lat, od dwóch, trzech funkcjonuje również tak zwana Pomorska Kolej Metropolitalna, która jej zadaniem jest wprowadzenie gmin, mamy Obwarzanka, tylko takiego rogalika, więc gmin z tego rogalika do rdzenia Trójmiasta, więc chodzi o tą nową inwestycję również. No dobrze, ja akurat miałem przyjemność być na wakacjach koło Pucka i chciałem tą kolejką jeździć, się okazuje, że tylko do Gdyni dojeżdża, później się trzeba przesiadać, także to też nie jest. Jak się popatrzy na obwodnicę, to tam są całe miasta wybudowane, tak? Dlatego mówię, też uważajmy. Są tradycje. Zawsze się mówiło o Trójmieście, tak? To Trójmiasto jest od przedwojny i nie porównujmy regionu łódzkiego, gdzie tutaj naprawdę rzadko kto mieszka w trzecim pokoleniu, w Zgierzu, rzadko kto mieszka w trzecim pokoleniu, w Konstantynowie i w każdym innym mieście. To może nieładnie zabrzmi, ale to jest mimo wszystko społeczeństwo przypadkowe w porównaniu do Śląska, gdzie tam od kilkunastu pokoleń ludzie mieszkają, no to też łatwiej jest się im porozumieć. Przecież też animozji nie ma. Jeżeli w Śląsku są animozje na Śląsku, to są chociażby z tyłu plebiscytu. Tak jak kiedyś ktoś połączył Radzionków z Bytomiem, tak? gdzie po pierwszej wojnie światowej akurat Radzionków wsiął do Polski, a Bytomie, to nie ma szansy, żeby się ludzie dogadali. Natomiast pan poseł rzeczywiście nawiązał do dworca i powinno się przedstawiać temat Lille.
coś tam nawet naukowcy niektórzy wiedzą, ale nie wiedzą do końca. Proszę Państwa, temat Lili jest najlepszym do, nie to, że do przebadania. Trzeba pojechać tam do pani profesor Surzyn-Hirszy, nie opowie dwie godziny, jak to chodziło. To nie była odgórna decyzja, tak, że tak tutaj, bo mamy posła jednego, drugiego, trzeciego i rząd przyjazny, bądź nieprzyjazny i budujemy dworzec. Jak się tworzyło TGW, no to TGW miało mieć zupełnie inny przebieg. Tak? Paryż-Londyn, Paryż-Bruksela, Bruksela-Londyn. A burmistrz, i to taki lider, zgromadził wokół siebie 87 gmin najróżniejszych, belgijskich i francuskich, i doprowadzili do tego, że kolej idzie w kształcie Y. Tak? Czyli to oddolne takie działanie, to tak do posła, tak? No bo pan jest jedyną osobą z władzy. Tak? Niektórzy mówią, że z opozycji, ale częściowo też z władzy, że raczej takimi sprawami trzeba się zająć. Tak? ZIT, no to rzeczywiście było 5% środków unijnych musiały przejść przez ZIT, to każdy tam, jeśli się dogadał, bo to ten dostał na dom kultury, ten drogę i tak dalej. Zintegrowanych projektów praktycznie nigdzie nie. Dlatego jeszcze raz powtarzam, nieodgórnie, ustawą to się nie zajmujmy. Fakt jest faktem, że tutaj nie ma przedstawicieli miast ościennych. Tak, no bo w tej chwili jest taka fajna rzecz, że 3 km do Zgierza się jedzie 20 minut. Tak? No, no i nikogo nie obchodzi, ani prezydenta, ani żadnego radnego nie ma. Czyli potrzeba tej metropolii. Proszę? Czyli potrzeba tej metropolii. Nie, nie potrzeba, bo z tego nic nie wyjdzie. No, ale ktoś tą drogę wtedy zagospodaruje, nie, transport usprawni. No, transport usprawnił marszałek z nikim, nie konsultując, zrobił koleję aglomeracyjną. Nie wiem, czy to ten marszałek rozpoczął, czy jeszcze idę, no po prostu urząd marszałkowski, akurat tak były linie kolejowe, no to się zrobiło, no, wziął, bo to jest zadanie urzędu marszałkowskiego i zrobił. No, czy ktoś konsultował z kimś przystanki? Nie, no, zrobili tak i jeździ, no i coraz więcej ludzi jeździ, ale coraz więcej ludzi jeździ dlatego, że coraz wolniej się tramwajami jeździ. Widziałem, że Paś również zgłaszał, bardzo proszę. Dobry wieczór, Jakub Dytyński, mieszkanie z Łodzi. Podczas dyskusji padło wiele argumentów, przyczyn w zasadzie, dlaczego nie mamy jeszcze metropolii łódzkiej. Padły takie argumenty jak brak woli politycznej we władzy centralnej, to, że nie mamy tej drugiej osoby do tanga, czy brak pieniędzy, bo jak wiadomo, każda z tych gmin ościennych, która ma mniejszy budżet niż Łódź, no, ma problemy ze spięciem go. Myślę, że tutaj też jest ten taki gen szlachecki, który mamy jako Polacy i taka chęć grodzenia tego własnego poletka, zajmowaniem się nim. No ale właśnie chciałbym usłyszeć od Państwa, jakie mają Państwo pomysły na to, żeby ta metropolia zaistniała, może bez inicjatywy ze strony Warszawy, od władzy centralnej, ale właśnie co może ten starszy brat w postaci Łodzi powinien zrobić, żeby ta metropolia zaistniała. Oczywiście zakładam tutaj ten stan, który mamy obecnie, czyli brak odpowiedniej podstawy prawnej, no ale wszyscy chcielibyśmy, no, żeby chociażby te nerwy, ten transport został usprawniony i żeby ten przepływ ludzi i pieniędzy, no, był usprawniony i żeby te gminy ościenne, ten Obwarzanek oraz ten centrum, czyli Łódź, no, czerpały z tego profity i przede wszystkim mieszkańcy byli zadowoleni i czuli, że są częścią jakiegoś większego przedsięwzięcia. Dziękuję za odpowiedź. Ja zacznę, bo dlaczego, zacznę od pierwszej kwestii, to jest dlaczego metropolia jest potrzebna. Dlatego jest potrzebna, żeby dany włodarz miejscowości nie był rozliczany za to, że działa niegospodarnie, na przykład poprzez dofinansowanie łączności z gminami ościennymi, że nie był rozliczany za niegospodarność, za to, że zrobi drogę dojazdową do swojej miejscowości na terenie na przykład biedniejszej gminy, albo gminy, której jest tak gminą wiejską, absolutnie której na to nie stać. I to jest dlatego ważne, czyli takie płaszcz ochronny nad dobrym gospodarzem. Co można zrobić? No to jest bez tego prawodawstwa. No jest co najmniej trudno, dlatego że trudno wymagać od prezydenta Łodzi, kimkolwiek by nie był,
żeby nie brał pieniędzy od gmin ościennych za komunikację, którą, czy nie chciał partycypacji gmin ościennych w kwestiach komunikacji, której korzystają również mieszkańcy tych gmin, na przykład po to, żeby się przemieszczać z jednego krańca gminy do drugiego krańca gminy. Jeżeli i trudno wymagać, żeby którykolwiek z miast to sponsorowało, a z drugiej strony pojawia się zawsze ten konflikt finansowy, jak dużo, jak wiele, zaraz się pojawia konflikt tego oskubie bardziej, tego oskubie mniej. I to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo trudne i skomplikowane, żeby to zadziałało. Więc ustawa jest potrzebna po to, żeby te inwestycje mieć spinać i żeby były już ramowe, przynajmniej ramowy taki draft tego typu działań czy ramowy program. A z drugiej strony potrzebna jest przede wszystkim również wola, bo nawet jeżeli te ustawy powstaną, nawet jeżeli będą różnego typu zachęty, no to i tak na końcu będą decydować poszczególne gminy, poszczególni mieszkańcy, czy wchodzą w to, czy nie wchodzą. I oby to decydowali mieszkańcy, a nie ambicje jednego czy drugiego wójta gminy. No to jest tylko taka nadzieja. Weźcie Państwo pod uwagę, że w procesie tworzenia metropolii na Śląsku każda gmina przed wyrażeniem opinii przez Radę Gminy musiała przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami. I wyniki tych konsultacji są już opublikowane na naszej stronie internetowej. Jednoznacznie wskazują, że w większości mieszkańcy chcieli tworu ponadlokalnego nazwie metropolia. Aniu? Ja tylko powiem, że być może powinniśmy przedyskutować faktycznie ten pomysł, że jak nie ma woli współpracy, to takie instytucje jakby ponad gminne, na przykład marszałek, powinny przejąć tę rolę. Tylko że no, problem w tym, że to nie jest wielki budżet, tak? To znaczy i ten budżet będzie się prawdopodobnie jeszcze zmniejszał w najbliższych latach wraz z resztą środków gminnych, więc to będzie powoli malało. Nie wiem, czy da się załatwić te podstawowe problemy dotyczące na przykład komunikacji w ten sposób, ale to jest może dobre pytanie, że tam, gdzie nie istnieje wola i ochota na współpracę, no to tam trzeba to załatwiać, że tak powiem, bardziej odgórnie. Ja nie do końca się zgadzam. Uważam, że jeżeli nie ma woli włodarzy, to powinno wtedy decydować mieszkańcy, albo w ogóle generalnie powinni w drodze referendum najlepiej decydować mieszkańcy. Ja jestem prodemokratyczny. Panie prezesie, ja mam dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź zacytuję wywiad z Nowego Obywatela, z takiego pisma kwartalnika, cytuję. Gdybym kiedykolwiek została prezydentką jakiegoś miasta, od razu wpuściłabym do instytucji psychologów i psycholożki, żeby ułożyć relacje między ludźmi, nauczyć ich, jak rozmawiać ze sobą bez agresji, jak komunikować problemy. Dodatkowo wiele osób na niskich szczeblach ma doskonałe pomysły, ale nikt ich latami nie słucha. Popadają w wyuczoną bezradność, przekładają papiery, co demotywuje, działają jak roboty, a to odbija się na poczuciu i na samopoczuciu i zdrowiu. Mnóstwo tego typu rzeczy jest do poprawienia. To jest wywiad tutaj z koleżanką, z Hanką. Ja uważam, że jedną z odpowiedzi jest po prostu liderstwo, tak? Mam wrażenie, że w tych dyskusjach o metropolii i różnych rozwiązaniach, jak one mają w Polsce wyglądać, jest bardzo dużo takich eksperckich materiałów i prezentacji, które dzisiaj mieliśmy na wstępie tej debaty, i one są bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Ale jednocześnie bez czynnika ludzkiego, bez tego liderstwa, bez przywództwa. I tutaj mam przed sobą książkę Mistyka przywództwa. Człowiek, który, Mandel Cates de Vries, człowiek, który uczył się, naucza w tym słynnej szkole francuskiej Inside. I on tutaj jakby opowiada w tej książce o tym, że właściwe decyzje, właściwa współpraca, dobra współpraca no jest możliwa wtedy, kiedy jest dobre liderstwo. I to zahacza o to, o czym Hania powiedziała w tym wywiadzie. I to jest jedno z rozwiązań, tak? Że po prostu trzeba wysłać liderów na kozetkę.
To jedno. A drugie, chciałbym oddać głos Krzyśkowi Rucińskiemu, bo mam przed sobą z kolei taki materiał tunel średnicowy w Łodzi jako element systemu zrównoważonej mobilności w aglomeracji łódzkiej, uwarunkowania i możliwości realizacji. Myślę, że właśnie takie materiały mogą być pomysłem na to, jak bez ustawy metropolitarnej odgórnej próbować tutaj na miejscu własnymi siłami, ale też łącząc siły polityczne z akademickimi, po prostu ten temat, to budować naszą siłę. Krzysiek. Znaczy, ja chciałem zacząć od obrony w ogóle. Czy to nie jest tak, że my pominęliśmy mniejsze ośrodki? My próbowaliśmy znaleźć przez projekt Kolejna Łódź, który tam Państwo widzicie jako organizator tego, jest aktualnie wspólny projekt Koła Naukowego, wcześniej był wyłącznie projektem Stowarzyszenia Nowa Łódź. My od 2 lat rozmawiamy o tym, jak w obrębie obecnych uwarunkowań prawnych próbować naprawiać sytuację, jeśli chodzi o transport. I ta debata jest takim naszym pierwszym w ogóle wyjściem w teren z naszymi pomysłami. Natomiast próbowaliśmy przez 6 miesięcy w jakiś sposób zachęcić łódzki tutaj establishment, tak to nazwę, żeby przyszedł na debatę. Próbowaliśmy dopasować termin, natomiast po prostu dostaliśmy 3 razy odmowę, więc faktycznie taką tezą tego mojego artykułu naukowego, tam ostatnim zdaniem jest to, że faktycznie jeśli Łódź nie weźmie odpowiedzialności za między innymi także kwestie kolei, to nie będziemy mieli kolei metropolitalnej, bo teraz pojawiało się hasło kolei. Ja przeczytałem po prostu opracowanie na temat tego, jak to wygląda we Francji, jak to wygląda w Niemczech, jak to wygląda tam, gdzie działa. Tak naprawdę Polska, to jest pomorska kolej metropolitalna i ona jest w zasadzie jedynym przykładem, który naprawdę warto było badać, bo tak naprawdę reszta, no Warszawa, szybka kolej miejska, no to jest po prostu kolejka miejska, tak? Więc jeśli jest jakiś przykład dobrego wykorzystania kolei w tym transporcie, no to musimy mówić o gdzieś tam pomorskich kolei metropolitalnych, chociaż to też nie jest jakiś idealny przykład. Natomiast no, doprowadzono do tego, że jesteśmy w stanie na jednym peronie przesiąść się z tramwaju na pociąg i ten przystanek kolejowy wybudowały różne podmioty. Więc to jak na standardy taki szklany sufit Łodzi w zakresie współpracy metropolitalnej, to faktycznie jest coś, co jest wielkie i między innymi w tym swoim artykule naukowym zastanawiałem się, jak przenieść, byłem w tym roku w Lipsku, tak częściowo badawczo, jeździłem tamtejszym ESMA Middle Deutschland. W Niemczech wyróżnia się taki fajny podział na koleje regionalne i koleje aglomeracyjne. I teraz jeśli zobaczymy, kto jest operatorem kolei aglomeracyjnych i kto jest operatorem kolei regionalnych, no to jeśli weźmiemy łódzką koleję aglomeracyjną, to ona w ogóle nie jest aglomeracyjna. Ona nie ma żadnych cech aglomeracyjności z punktu widzenia właśnie tego, kto nią zarządza. I też między innymi jakby o tym jest mój artykuł, mam nadzieję, że wkrótce się ukaże w publikacji, bo w tej chwili cały czas są szkice, które nie wyszły. Natomiast no, w ramach projektu Kolej na Łódź my między innymi będziemy posługiwali się pojęciem Zarządu Transportu Metropolitalnego i o takich rzeczach, ponieważ jeśli weźmiemy, że zapytamy dlaczego systemy S-Bahn działają, to tam po prostu moim zdaniem w kwestii na przykład tunelu średnicowego w Łodzi, no też to zdjęcie, które, też moje zdjęcie z Lipska, które jest z tyłu, które robiłem w tym roku, moim zdaniem po prostu nie da się mieć kolei metropolitalnej, nie da się mieć pewnych na poziomie metropolitalnym rozwiązywanych problemów, jeśli nie mamy metropolitalnego podejścia do pewnych kwestii. Więc jeśli na przykład mówimy o łódzkiej kolei aglomeracyjnej jako o czymś, co jest jedynie kolejką marszałka, ale służy do zaspokajania głównie potrzeb regionalnych. Nie mamy podejścia takiego, że władze Łodzi czują, że mogą zyskać coś na przykład na tym, żeby z Janowa na Olechów pojechać koleją. A mamy w ramach projektu Kolejna Łódź wyliczenie i będziemy to publikować w najbliższym czasie. Dokładnie językiem korzyści będziemy mówić, co mogłoby dać, gdyby ośrodek centralny wziął na siebie część odpowiedzialności za to, co będzie w najbliższych miesiącach publikowane przez nasze różne analizy, które robiliśmy przez ostatnie 2 lata. Także ja uważam, że między innymi po to tutaj jest ta debata, żeby spotkali się przedstawiciele różnych środowisk i posłuchali się nawzajem, ale no niestety włożyliśmy naprawdę dużo energii, żeby ktoś tutaj z osób, które naprawdę mają wpływ na to, jak w tej chwili funkcjonuje, mogli się spotkać. No i będziemy próbować wszystkimi innymi sposobami, ale ja chyba straciłem wiarę, że przekonamy Łódź i chyba
z tym swoim artykułem i ze wszystkimi kwestiami podejść, pojadę do Kolumny, pojadę do gminy Brójce, nawet do tego Ozorkowa, którego burmistrz dzisiaj nie przyszedł, i chyba tam trzeba zacząć rozmawiać o metropolii, moim zdaniem, bo w Łodzi chyba nie zaczniemy. Także tyle. Ja przepraszam, tylko zadam to pytanie, czy na pewno ta metropolia jest potrzebna? Skąd pan wie, że jest potrzebna? A to pytanie do kogo było, przepraszam? Do pana. No, czy jest to pewna potrzebna? Bo są niektóre miejsca, gdzie się ludzie po prostu dogadują. Do Strykowa przecież przyjeżdża masa ludzi do pracy. Przyjeżdża, jeździ nawet autobus Aleksandru z Gierz Stryku. Ludzie, znaczy miasto się porozumiały. Ktoś to przecież finansuje. I akurat Łódź tego nie finansuje, no bo po co? No, przy to Łodzi w ogóle nie dotyczy. No, pan na końcu też według mnie się trochę zagubił, bo mówiąc o kolei marszałka, to gdzie w szczycie naprawdę bardzo dużo ludzi jeździ, nawiązał do tego, żeby pod hasłem metropolii, żeby ona pełniła czy część komunikacji łódzkiej. No pewnie dobrze. Natomiast ja się tak zastanawiam, czy jest to potrzebne. Jest drugie jeszcze zagrożenie metropolii, bo jak prowadzimy metropolię i te wszystkie fajne systemy dojazdowe, no to będzie dopiero dezurbanizacja. No, trudno większą dezurbanizację, tak? Między Bogiem a prawdą. Panie pośle? Właśnie tutaj do tego chciałem nawiązać, że rzeczywiście jak wymagać od Łodzi ułatwiania dostępu do samego miasta spoza miasta, skoro w interesie Łodzi jest miasta Łodzi, czy władz łódzkich, jest to, żeby ci, którzy korzystają z chodników, ze wszystkiego, jest to, żeby mieszkali, płacili podatki w granicach gminy, a nie żeby wyprowadzali się na zewnątrz. Więc to jest właśnie, moim zdaniem, argument za aglomerację i z pewnymi mechanizmami finansowania, tak żeby miasto Łódź jako gmina korzystała również finansowo na tym, że część mieszkańców się wyprowadza na zewnątrz. Ale tu też wchodzi polityka i tutaj pewnie za chwilę będziesz więcej o tym mówić, tak się domyśla. To jest kwestia też dobrej polityki miejskiej, no ale to już nie do końca temat tej dyskusji, więc tylko... No, przepraszam, ta polityka miejska, która jest w tej chwili, to nic wspólnego nie ma z rozwojem. Zgoda. Okej, ja tylko powiem tak, że jakby idąc dalej tym tropem, nie powinniśmy nigdy budować autostrady z Łodzi do Warszawy, ani też remontować linii kolejowej, nie? Bo to po prostu wszyscy z Łodzi wyjadą i będą tam pracować. No kurczę, bo chyba, że się Łódź dogada z Warszawą i wybudują... Właśnie, znaczy to jest zawsze ten problem, bo rzeczywiście jak jest bardzo dobra komunikacja, a nie ma nic, tam gdzie ona dochodzi, to rzeczywiście może to powodować taki efekt. Ale z drugiej strony jakby są takie narzędzia, które troszeczkę wymuszają, premiują podatników, którzy płacą i korzystają z usług publicznych we własnej gminie. Nie wiem, Warszawa ma kartę warszawiaka na przykład, nie? To są takie systemy, które powodują, że przy zapisaniu się do żłobka w Gorzowie sprawdzaliśmy, czy dana osoba płaci podatki w Gorzowie. I jak nie płaci, to nie było miejsca w żłobku, po prostu, sorry. To znaczy, to było tylko dla mieszkańców miasta. Jeżeli ktoś dojeżdżał z Deszczna, no to mógł sobie w Deszcznie ewentualnie oddać dziecko do żłobka, że tego żłobka tam nie było. Jego wybór, tak, że się wyprowadził w ładny teren, ale to się wiąże z pewnymi utrudnieniami. Czyli są takie narzędzia, które pomimo tego, że ułatwiamy transport, bo jednak nie chcielibyśmy, żeby centrum Łodzi było zastawiane przez samochody z powiatu łódzkiego wschodniego na przykład. To jest po prostu taki zysk środowiskowy też dla nas jako mieszkańców Łodzi. Czyli przy tych ułatwieniach transportowych co do transportu publicznego, jednocześnie rzeczywiście starajmy się, żeby te pieniądze zostawały w gminie. Tak? No, można to zrobić. Pan miał pytanie? Słuchaj mnie? Dzień dobry. Ja tutaj jestem mieszkańcem Ozorkowa. I tutaj się odniosę. Ja przedstawiłem panu burmistrzowi, dlatego Jackowi Sosze, propozycję zbudowania samodzielnej linii tramwajowej w Ozorkowie. I jest to możliwe. Na przykładzie miasta Strausberg pod Berlinem, 30 km od Berlina. Miasto wielkości właśnie Ozorkowa.
funkcjonowałoby na tym zasadzie, że ten tramwaj by dowoził mieszkańców do stacji PKP i mielibyśmy węzeł przesiadkowy, właśnie coś w stylu SKM-ki w Trójmieście. I chciałbym zwrócić uwagę, że PKP właśnie rewitalizuje linię numer 16, więc czas przejazdu z Ozorkowa do manufaktury, gdzie wszyscy z Ozorkowa przyjeżdżają busikami. Co 10-15 minut busy, pełne busy z Ozorkowa jeżdżą do Łodzi, to osoby z chęcią by się przesiadły na tym pociągu. Jadąc pół godziny z Ozorkowa, z centrum Ozorkowa, pozwolę się tak to określić, z centrum Ozorkowa do centrum Łodzi, żaden transport, czy to indywidualny, czy to autobusy, nic nas tak szybko nie dowiezie do Łodzi. Dobrze, tylko godziny, też tak? Niech pan nie przesadza, bo 10 minut jedzie ze Zgierza. 30 minut powiedziałem. A, 30 minut, tak? Teraz z Łodzi Kaliskiej zresztą ale do... Ale pan potwierdza, bo też że aglomeracja jest niepotrzebna. Niech Jacek Sawa weźmie tą aglomerację odrzucić i wybuduje kawałek linii tramwajowej na dworzec. No i koniec, z PKP się dogadacie. To co się dzieje z trajami generalnie... Proszę pana, no żeby normalne... W XXI wieku, żeby można było z Ozorkowa, żeby to był transport rzeczywiście czasowo, opłacalny, no to hiperlupa trzeba zrobić. No to też jest taka prawda. To nie jest prawda, bo nawet w tym momencie, kiedy tramwaje są zdegradowane i właściwie w ruinie, można tak to nazwać, jeżdżą pełne i to w szczycie w Ozorkowie, gdzie linia tramwajowa w Ozorkowie nie obsługuje najważniejszych osiedli, czyli centrum i osiedla, gdzie samo osiedle w Ozorkowie ma 10 tysięcy mieszkańców, czyli to jest połowa całego Ozorkowa. A wiemy dobrze, że transport publiczny jest najbardziej efektywny, jeżeli jest 500 metrów do niego, tak? Kiedy dojście do niego zajmuje 3-4 minuty. Obecnie tramwaj w Ozorkowie prowadzi wszędzie i donikąd. Więc myślę, że to jest główny problem. Od 2011 roku obserwuję, co się dzieje, głównie w 46, bo jestem z Ozorkowa. Obserwuję, co się dzieje. Powiem tak, mamy szansę, że ten tramwaj przetrwa. Jeżeli gmina Zgierz, śladem Strykowa wzbogaci się na tyle szybko, że zdąży wyremontować ten tramwaj ze swoich środków, bo łódzki tramwaj metropolitalny Tajda jest martwa i z tego się nie da przewrócić, to nie ma możliwości. Tutaj zaskoczenie wielkie, że... przepraszam, jeszcze co do tego odcinka Kurek-Helanówek, Zgierz złożyło wniosek do RPO o dofinansowanie tego odcinka dwukilometrowego, więc to może będzie 10 minut, nie 20 minut, teraz jak to widzimy. I powrócę do całej linii 46. Jeżeli gmina Zgierz wzbogaci się na tyle szybko, śladem Strykowa, bo wiemy, że S14 otworzy wielkie tereny inwestycyjne i budżet wypełni się pieniążkami, oni zrobią to ze własnych pieniędzy, to jest możliwe. Jeżeli ta linia upadnie, to już powrócimy tego. Ja nie wierzę w to, że powrócimy. A przykład Aleksandrowa Łódzkiego świetnie pokazuje, do czego likwidacja tramwaju prowadzi. Możemy nawet wepchnąć tam ze 20 linii autobusowych, ale one i tak umrą w korku na Aleksandrowskiej i na Łódzkiej. One nie pofruną nad domami, tak? I wydaje mi się, że sam projekt aglomeracyjny jest bardzo ważny, gdyż... Słuchaj mnie, przepraszam. Sam projekt aglomeracyjny... Że latające autobusy to jest kwestia 50 lat. Tak, dokładnie. A jeszcze chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Nie ma miasta w Polsce powyżej 500 000, które by miało tak duże ośrodki typu Zgierz, Pabianice przy swojej granicy, przy granica w granicy, tak? Zgierz właściwie leży na Łodzi, tak samo Pabianice. Ani Poznań, ani Wrocław, ani Kraków nie posiadają takich miast. Więc uważam, że aglomeracja, metropolia, w ogóle Łódź jest miastem szczególnym, tak? Wyjątkowym. Nie ma takiego drugiego miasta w Europie. Chyba najbliższy porównywalny to jest Manchester. Dlatego powinniśmy szukać rzeczy, które nas łączą, a nie dzielą. Jeżeli Łódź zaniedba tramwaje podmiejskie i nas, brzydko mówiąc, oleje, to my się po prostu przesiądziemy na samochody i zakorkujemy jeszcze bardziej Łódź. I korek nie będzie się kończył na Ludźmierzy, tylko będzie się kończył na Łęcicy i nie będzie miał 30 km, tylko 50. S14 nas nie uratuje, bo... proszę Państwa, S14 będzie drogą obwodnicą dla wszystkich tych miast, nie tylko dla Zgierza i również dla Łodzi, również dla Ozorkowa. Ale pamiętajmy, że teraz ruch głównie się odbywa w kierunku północ-południe, tak? Chcąc dojechać ze Zgierza do Łodzi S14, będziemy się przemieszczać w kierunku wschód-zachód, więc zablokujemy Zgierz czy Łódź tak samo, tylko że w drugim kierunku, w przeciwnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.
wiedza niezwykle szczegółowa, operacyjna. Troszkę się stresowałem, ale mogłem więcej pytać. Nie było widać, że się pan nie przyjmuje. Natomiast, szanowni państwo, czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos w tej czy w innej sprawie? Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Jestem też ciekawym przykładem, jeśli chodzi o mieszkańca Łodzi, ponieważ ja pochodzę z Podkoruszek. Mieszkam w Łodzi, a pracuję w Konstantynowie Łódzkim, więc w ogóle całkowicie hardcore, jeśli chodzi o dojazdy. I ja mam bardzo dużą rodzinę, która mieszka w Koruszkach i w Brzezinach. I tak na dobrą sprawę przez całe swoje życie, czyli w sumie 30 lat, naprawdę mogę obserwować ciekawe właśnie rzeczy, które się dzieją w mojej samej rodzinie. Przez całe dzieciństwo większość osób mieszkała, uczyła się w szkołach podstawowych, do tak naprawdę do gimnazjów w miejscowościach naszych Brzeziny, Koruszki. Liceum, nagle wszyscy dojeżdżają do Łodzi, do szkół. Jeśli chodzi o jakiekolwiek medyczne sprawy czy rozrywkowe, też Łódź. Zakładam ludzie, rodziny, w tym też ja. Wyprowadzamy się na wieś, no bo ładnie, ładny ogródek i tak i tam. Nagle stajemy w korkach w Łodzi. Mija to dokładnie 10 lat. Większość mojej rodziny, która się wyprowadziła się na wieś, teraz nagle stwierdza sobie, że w sumie to był idiotyczny pomysł i wyprowadzamy się z powrotem do Łodzi. Jeśli nie teraz, to jak spłacimy kredyt lub też przed emeryturą, to chodzi o właśnie moich rodziców czy wujostwo, tak powiem. I tu jest bardzo duża ciekawostka, ponieważ ten argument przeprowadzki do Łodzi działa tylko w okolicach Koruszek, ponieważ Koruszki mają aktualnie łódź aglomeracyjną, która działa jak działa, przewozy regionalne, Brzeziny, które mają tylko drogę wojewódzką i busy prywatne i same, własne samochody, stwierdzamy, że w sumie to jest głupi pomysł, przeprowadzimy się do Gdańska, Wrocławia albo w ogóle gdzieś za granicę. Więc to jest bardzo ciekawy przykład, że bardzo dużo osób z mojego kręgu rodzinnego korzysta z usług z Łodzi lub też okolicznych wewnątrz i zawsze jednak mam na myśli tą Łódź, kiedy istnieje ten właśnie podstawa, ten transport. Nie, moja narzeczona, która mieszka w okolicach Żgowa, w sumie dojeżdża samochodem, wcześniej dojeżdża autobusami, ale w sumie bardzo mało jej znajomych aktualnie korzysta z transportu publicznego, bo po prostu jest to nieopłacalne. I nawet ten trawek wodami byłby lepszy niż aktualne prywatne busy. Więc ta podstawa funkcjonowania się metropolii, która by usprawniła po prostu funkcjonowanie tego wzajemnie, bo wiadomo, jaki ma interes burmistrz Koruszek w budowaniu, nie wiem, własnej komunikacji gminnej, która by dojeżdżała do granic Łodzi, kogo to wchodzi tam, bo sobie mieszkańcy na miejscu, nie na zewnątrz. Dziękuję serdecznie. Pan w niebieskiej busie, bardzo proszę. Dzień dobry, Bartosz Beksiński, jestem studentem gospodarki przestrzennej. Tutaj też poruszamy temat właśnie tego transportu zbiorowego i jeśli chodzi o właśnie połączenie z Łodzią, to no, od tak kilkunastu lat mamy właśnie rozwój tej sieci komunikacji miejskiej MPK Łódź, organizowanej przez Zarząd Dróg i Transportu, ale myślę, że tu jest też problem taki, że jakby miasto Łódź narzuca tym gminom, no biedniejszym, właśnie to łódzkie MPK i tych gmin nie stać, chociażby mamy przykład no, linii 90C do Brzezin, gdzie tych kursów jest dosłownie kilka dziennie, tak? A jeśli można by było przyjąć rozwiązanie takie jak w Warszawie, czyli te linie lokalne, tam L, gdzie po prostu Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie jest organizatorem tych linii, ale ogłaszane są przetargi, no wygrywają tam jakieś prywatne firmy z niskimi wymaganiami, tak tam, no nie jest to na przykład 5 zł za wozokilometr, tylko tam 2,50 i przewoźnicy sprzedają swoje bilety jakby jednorazowe, ale można korzystać też właśnie z biletów miesięcznych czy dobowych. No i myślę też tutaj pan wspominał o swojej narzeczonej z gminy Żłów, może jest właśnie też ten problem, że tam obsługuje PKS Łódź połączenia, no i to już jest osobny bilet, tak? I żeby dojechać gdzieś do Łodzi dalej, no to trzeba kupować drugi bilet, mieć dwie migawki. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Pierwszy kłotę zapłaty, może nie będę się jąkał tym razem. Chciałbym zwrócić na coś uwagę, na co może mało kto z państwa zdaje sobie sprawę, ale oprócz Łodzi, tam gdzie jeżdżą tramwaje w linii 46, 43, 41, łącznie mieszka 200 tysięcy osób. Czyli to jest miasto wielkości Torunia. Wszystkie, tutaj akurat była jedność, wszystkie gminy, i to było zarówno i Ozorków, i gmina Ozorków, bo tam jeszcze jest jeden przystanek gminy Ozorków, i gmina Zgierz, i miasto Zgierz, i Łódź, i gmina Ksawerów, i Pawianice,
wszystkie te zwróciły się do ministerstwa i to za poprzedniej władzy i do tej, i do Ministerstwa Rozwoju, i do Ministerstwa Infrastruktury, i do Budownictwa o pomoc. I w poprzedniej kadencji, i w tej, te ministerstwa odrzuciły, mówiąc, że to nie jest ich sprawa, a sam projekt był wyceniany na 1 mld zł. Więc uważam, że to nie jest nie tylko projekt na skalę regionalną, ale w ogóle ogólnopolską, bo 1 mld zł to jest mnóstwo pieniędzy. Sam tunel średnicowy ma kosztować 1,5 mld, tak? Myślę, że wydaje mi się, że powinniśmy się nie dzielić na Łódź, na miast i na miejscowości podłódzkie, tylko na region łódzki i wspólnie po prostu przejechać się chyba do Warszawy, no bo inaczej tego nie ma. Albo usiąść sobie na drodze krajowej 91, rozłożyć chodniki i zablokować tą drogę. Bo tam przecież ruch jest większy niż na niektórych odcinkach A4, A2 i A2, a dofinansowane na te drogi jest, a na nasz tramwaj, nie tylko na tramwaj, ale skupię się na tramwaju, na nasze tramwaje nie ma. Dlatego powinniśmy chyba działać razem, a nie się dzielić na Łódź czy Podróż. Jestem z Zorkowa, ale też kocham Łódź, więc... Jestem z Gdańska, też kocham Łódź, także po nas Łódź. Kupię siłę, prawda? Kolega się zgłaszał, widziałem. Dzień dobry, Maciej Rzeszutek, student prawa, mieszkaniec Łodzi, również Stowarzyszenie Nowa Łódź. Ja z kolei teraz postaram się przedstawić jakiś głos Łodzi, dlatego że mieszkam w centrum miasta i obserwuję, jak od kilku lat zarówno wzrasta ruch, i to nie jest ruch generowany wyłącznie przez samochody zarejestrowane w Łodzi, i również jak rośnie smog w moim mieście. Poza tym uważam, że nie możemy mówić o Łódzkim Związku Metropolitalnym ewentualnym w oderwaniu od kontekstu historycznego, a właściwie może raczej kontekstu przyszłego, dlatego że w najbliższych latach S14 kiedyś powstanie, wiadomo, jeszcze nie wiadomo dokładnie w którym roku, natomiast tunel średnicowy właściwie jest już faktem, lada moment, lada dzień w tym miesiącu, już może nie, no ale w grudniu, zapewne do końca roku zostanie podpisana umowa na wykonanie tunelu średnicowego. No i tym sposobem w 2022 roku uzyskamy hub transportowy przez środek miasta, które bądź co bądź jest stolicą aglomeracji, które ściąga codziennie uczniów, studentów, jakąś część ludzi do pracy, chociaż być może nie jest to już tak oczywiste, kto dokąd przemieszcza się za pracą w aglomeracji łódzkiej. I wydaje mi się, że bez Związku Metropolitalnego, albo chociaż bez woli, no właśnie, mówiliśmy o tej woli współpracy. Po prostu wydaje mi się, że Związek Metropolitalny będzie najefektywniejszym sposobem zarządzania transportem w aglomeracji i to jest sposób zupełnie bezkonkurencyjny wobec jakichkolwiek stowarzyszeń międzygminnych czy wobec nawet dobrej woli polityków na szczeblu lokalnym, żeby zawierać te porozumienia. Będziemy mieli kolej i wydaje mi się, że jej wykorzystanie byłoby znacznie efektywniejsze, gdyby o przebiegu linii czy o częstotliwości kursów nie decydował wyłącznie samorząd marszałkowski, tylko że samorząd wojewódzki, tylko żeby decydowała aglomeracja, żeby decydowała Łódź, decydowały Pabianice, Zgierz, miasta, gminy, które są tą koleją najbardziej zainteresowane, żeby te miasta u siebie dokładały starań, żeby połączyć z łódzką koleją aglomeracyjną części swoich gmin, wepchnąć jak najwięcej pasażerów do tej kolei, która będzie bezkonkurencyjnym środkiem transportu w 2022 roku dzięki tunelowi średnicowemu i żeby to samo robiła Łódź, bo dzięki temu wykorzystamy nadchodzące szanse jak najlepiej, no i też zmniejszymy problem korków w aglomeracji, skrócimy znacząco czasy przejazdu. No tylko to nie mogą być działania na zasadzie partyzantki, że w jednej gminie się uda, ale już w 5 innych się nie uda, że Ozorków wybuduje sobie linię dojazdową, a z kolei w Łodzi nie powstaną nawet najbardziej przydatne przystanki, które będą służyły nie tylko miastu, ale również mieszkańcom aglomeracji. To musi być skoordynowana polityka. No i po prostu obawiam się, że bez Związku Metropolitalnego nie da się nigdy w tych realiach, o których rozmawiali jeszcze paneliści, wypracować takich rozwiązań. Dziękuję panu serdecznie. No, szanowni państwo, organizator wywiera na mnie lekką presję, ażeby powoli kończyć. A widzę, że dynamika dyskusji również lekko przystopowała, w związku z czym myślę, że będę zmierzał do finału. Dziękując państwu serdecznie za uwagę, mam prośbę o gromkie brawa dla naszych ekspertów. Dziękuję serdecznie i gratuluję organizatorom wydarzenia. Jeszcze chwila. Chciałem...
Zarzucać to spotkanie taką liczbą, a ja w ramach pisania tego artykułu naukowego sprawdziłem, ile procent ruchu, znaczy ile procent pasażerów kolei w Niemczech to są pasażerowie kolei metropolitalnych i regionalnych. Tych, które codziennie ludzie dojeżdżają do pracy i korzystają z kolei do tego, żeby codziennie dojeżdżać. 95%. To jest, jeśli myślimy o jakby potędze niemieckiej kolei i jakby obecności, to 95% w ogóle ruchu jakiegokolwiek i myślenia o pociągu jako środku transportu to jest codzienne dojazdy. I myślę, że jakby to zdjęcie, które zrobiłem w Lipsku i to wszystko, co widziałem tam w kontekście tych 2 miliardów, które wydajemy, no, myślę, że powinniśmy spotkać się między Ozorkowem a innymi ośrodkami i porozmawiać o naszej przyszłości. Być może okaże się, że bez jednak tych, którzy nie chcą z nami rozmawiać, ale może powinniśmy porozmawiać o swojej przyszłości jako mieszkańcy, jako organizacje społeczne, jako naukowcy i przyjść czymś do władz, może przekonamy. Zapraszam wszystkich do projektu Kolej na Łódź i dziękuję bardzo.